Jorzem jest Szymon z podcastu Gryfnego Samiec Beta. Cześć. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w serwisie Patronite i teraz wymienię te osoby. Już nie będę udawał śląskiej godki, bo mi to nie wychodzi. Więc dziękuję. Anecie Piotrowej Solińskiej. Dziękuję Arkadiuszowi Borowczakowi. Dziękuję Annie Lorenc. Dzięki, dziękuję Magdalenie Kalipso dziękuję Dagmarze tak Godlewskiej-Bratek dziękuję Sandrze Szwart dziękuję Marcinowi Rzec małżonkom, dziękuję Krzysztofowi Maziarzowi dziękuję Łukaszowi Maciejewskiemu i dziękuję Pawłowi Maciejewskiemu a teraz zapraszam was na podróż na Śląsk bo tam się dzisiaj udamy pa zapraszamy na podcast Samiec Beta Podcast dla facetów aspirujących do Miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 80. odcinku Waszego. Drugiego ulubionego podcastu, samiec beta. Jest dzisiaj ze mną Paweł Klica. Cześć Paweł. Dzień dobry, cześć. Zastanawiacie się, gdzie jest Mateusz? Mateusz wybrał po raz kolejny swoją drugą rodzinę. Yy, nie wiem, gdzie on jest do końca, ale za tydzień już będzie i za tydzień będzie bardzo obrzydliwy odcinek. Więc tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, żeby w tym tygodniu było coś miłego i myślę, że dzisiaj będzie miły odcinek i dosyć randomowy. Dzięki. Paweł napisał maila do nas, że napisał książkę i lubi podcast, i może z tą książką by przyszedł do nas. I o czym Paweł jest ta książka? Napisałem książkę o śląskich szlagrach. Czyli o takim dziwnym gatunku muzyki, który jak się minie granicę Katowic, to nikt nie słyszał. A zbija po 35 milionów wyświetleń na YouTubie pod niektórymi utworami, więc jest to coś. Tak. Więc jak to się łączy z tematyką podcastu? Mam nadzieję, że to jakoś wszystko połączy postać Krzysztofa Hanke, czyli Bercika ze Świętej Samca Wojny. alfa, tak zwanego śląskiego. Tak, śląski samiec alfa i, i, i też zarazem samiec beta. I, tak. W jednej postaci. Samiec totalny. Z trzech śląski, samców tak. w jednej osobie, w postaci Bercika. Ja nie ukrywam, że jak dostałem tego maila, to zacząłem czytać książkę, bo taka była... I też... Dlaczego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy? Bo e, część osób już o tym wie, już chyba to sprzedawałem gdzieś w podcaście, a też na przykład osoby, które grają ze mną impro, o tym wiedzą. Bardzo bawi mnie, i też ci to mówiłem, śląska gwara. Jak ktoś mówi po śląsku, to bardzo mnie to bawi. Blank fajnie, naprawdę. I zastanawiałem się, z czego to może wynikać. I e, ostatnio odkryłem, z czego to wynika, bo e, mam rodzinę pod Opolem w, w to jest tam pod górą Świętej Anny. I ja tam jeździłem na wakacje jako dziecko, że po prostu jeździliśmy na całe miesiące i ten. I yy, mi się te tereny i, i, i takie gadanie kojarzy z takimi super dziecięcymi po prostu czasami, ja się sam tego nie nauczyłem, no bo tam byłem tylko na chwilę, ale yy, że właśnie chyba jak ktoś po prostu zaczyna gadać, to, to mi się kojarzy bardzo, bardzo miło. I niestety tutaj też jest smutna część tej historii, bo w zeszłym tygodniu zmarł mój wujek Helmut, Oj. który miał 84 lata. I trochę też dzisiejszy odcinek jest tribute to wuja Helmut, bo wujek Helmut był jedną z najbarwniejszych postaci, jaką y, poznałem w życiu. A tam w Kniesionie, tak? Tak. Okay. Y, I co jakiś czas będę pewnie mówił, a wujek Helmut to coś tam, coś tam. Y, wujek Helmut się charakteryzował tym na przykład, że dla niego... Wszystko powyżej, no pewnie Katowic mm -hmm. to jest u was. Że on. No ja. Co, ja jestem zbyt goszczy oryginalnie, więc no ja. on coś na przykład mówił, że nie wiem, jaki tam sędzia przyjechał ze Szczecina i skręcił jego śdzieszowicę albo coś takiego, albo jakiś tam polityk jest z Białego Stoku, albo coś tam. I to są od nas, nie. Ale powiem Ci, te podziały geograficzne są w ogóle dziwne, bo jest ten standardowy Katowice-Sosnowiec podział, mm -hmm. ale to jest podział tak naprawdę nie na linii północ-południe, tylko to jest podział na linii no, wschód-zachód. Okay. Jest Będzin-Czelać-Dąbrowa Górnicza i to z kolei są północ-południe. Geograficznie patrząc na mapę, jakbyś miał narysować kreskę, gdzie jest co, to ni cholery nie znając tego regionu, wiesz, nie trafisz, co było gdzie, bo te granice były tak... Popieprzony wcześniej. Czyli co? Chodzi po prostu o bliskość Maderlandu, tak? no, o, o niemieckość. Tą tak. oryginalną. I o tym będziemy dzisiaj sobie dzisiaj dużo rozmawiać. A czekaj, jeszcze zapytam, w Jasionie są te dwujęzyczne tabliczki, jak się wjeżdża, że jest po polsku tak, na górze tak, i po niemiecku na dole. Tak, tak, tak. tak. Okay. W ogóle jak ktoś tam w okolicy będzie, to jest piękna trasa, taka biegowa, że można sobie z Góry Świętej Anny zbiec właśnie do Jasiony i to jest takie tam akurat chyba 12 km, i tam jest przepięknie. Dla tych czterech słuchaczy, którzy nas słuchają operując z Gwarą Śląską, czyli na Anabergu tak zwanym i na a mój ujek Herbert jeździł na kole, czyli na rowerze, 70 km tej za 2 lata 60. I to było nienormalne. O jeżdżeniu na pojazdach dwukołowych też jeszcze dzisiaj A? będzie, bo, ym, no, jak Paweł wysłał mi książkę, zacząłem ją czytać. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że no, są już książki, które poruszają temat disco -polo w taki właśnie. Et, Etnograficzne, tak? W lepszy lub gorszy sposób. Te tak. książki chyba jest dwie albo trzy nawet. Teraz tak, tak. Nawet... Jest Nikt, nikt, nie, nikt słucha nie słucha. I ta druga się nazywa Polo... Mam nadzieję, że ty zresztą drugą klasą przede wszystkim ale wiecie, nie wiecie. No ta druga książka, co ma taką kolorową okładkę. I w każdym razie, ale mam wrażenie, że u ciebie w tj. książce jest o wiele bardziej dokładnie rozpisana ta pra, prapoczątki tego gatunku, bo też chyba. No bo tak, Disco Polo, z tego co rozumiem, pewnie teraz jak nas słuchają chłopaki z podcasteksu, no nagrajcie w końcu odcinek o Disco Polo, to będziemy więcej tak, wiedzieć. Ja też, Na razie proszę, jeszcze tak. nie nagraliście, więc gadam te głupoty, co wiem. To um, z, z tych książek wynika, że um, takim zaczynem do powstania Disco Polo były białoruskie pieśni um, i um, no takie jakieś lu, lu, ludow, ludowszczyzny, ale takie bardziej ze wschodnich tam krain, mm. a rozumiem, że do szlagierów, no to taką rosołem do tego to, jest, to są austriackie i niemieckie. Znaczy to tutaj. jest generalnie Bajzel, bo cała ta Polska, gdzie Polacy przychodzili. Jako no, najeźdźcy są, ja to w Muzeum Śląskim zresztą próbuję to znaleźć jako plakat. Są takie plakaty propagandowe niemieckie, gdzie przychodzi kościotrup z polskim orłem i zabiera te biedne niemieckie dzieci z terenów Katowic i, i, i najbliższych. E, więc w momencie, kiedy to się stało wszystko Polską, w, no, tam po, po, po pierwszej wojnie, po, po powstaniach Śląskich. To bardzo wiele ludzi operowało tym językiem niemieckim, tym, tym, to była ta kultura rdzenna. Mhm. Więc podążało za tym, co się w rfn czyli w richtig fajnych Niemcach, działo. A tam były szlagier parady, tam były te wszystkie takie właśnie rzeczy wynikające z mm, folkowych melodii, ale bardzo popowe. I to były nie tylko Niemcy, to była Austria, to też była Holandia nawet do pewnego stopnia. Więc jakoś tak w latach 70. taki typowy ślązok w tarnowskich górach to był bardziej osłuchany, a przynajmniej równie osłuchany z tym, co jest na listach przeboju, w, właśnie w Modachium czy, czy, czy gdzieś tam w Amsterdamie, co, co tam akurat robią Alibabki na przykład. Mhm. Nie? Przypomnijmy też, że jak w Stanach Zjednoczonych było głosowanie jaki język ma być językiem urzędowym, no to niemiecki przegrał tam chyba jednym czy dwoma głosami. Więc dzisiaj taki odcinek. Zarzucacie nam często, że nic się nie da nauczyć z odcinka. No to dzisiaj dostaniecie pigułę wiedzy o Śląsku i śląskości. Ale A dlaczego? Bo Donald Tusk wygrał wybory tak. i teraz tylko będziemy o niemieckich tak, sprawach i to rozmawiać. I to jest, ja dlatego tutaj jestem. Ja mam płacone bezpośrednio z, z wiejskiej już teraz. Tak. Jako wysłannik tak naprawdę tutaj mniejszości, która zwraca uwagę, jest teraz większość. Tak. Napisano mi, nie wiem czy to skąd wzięto, że co prawda mniejszość niemiecka nie dostała mandatu, ale to dlatego, że większość niemiecka dostała mandat obecnie w Sejmie. Ale na szczęście większość rosyjska. Nie, nie można, tak to niemiłe. Nie, nie o tym chciałem. A, właśnie, a propos Sosnowca, to ja mam ostatnio, nie wiem czy słuchałeś ostatnich odcinków, ale. a tak. Poseł Litewka. Osąd bohatera. Mm. Wiem, że to nie ślązak, bo to sosnowca, ale ostatnio odebrał nagrodę Gorola roku. O jezu jest taka nagroda? Tak. Wspaniale. I ją dostał. No dobra, czyli nie masz zdania. Uff. No ale został zaprzysiężony i fantastycznie. No. Ale przyjechał odebrać nagrodę osobiście, tak. czy mu ją przyznano i nie, nie przyjechał? Nie, nie jeden. przyjechał. Gorola roku. Tak. To tak jak przejechać po, po, po Złote Maliny. No to nie jest, że właśnie... że. Nie, że Gorol nie jest zna... źle. Hanys no, jest ja... dobrze. Gorol jest Atom, źle. Czekaj, bo to może Hanysa. Ale czekaj. Tak, nie. to był Hanys. Hanus. A, no dole, to, dole, to nie, to dole. Hanysa. Okej, okay, to, 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 to co innego. Szymon. Ode mnie południowy, Gorol roku. Ale nie, to raczej tak. Hanysy... A, to czyli o Hanysach też czyli, mogę opowiedzieć na chwilę. został tak. honor, honorowym Hanysem, tak? Być może. Te Hanysy są robione od wielu, wielu lat i tam bardzo różni ludzie dostawali te nagrody. E, od sasa do lasa troszkę. E, mogę powiedzieć o paru szlagierowych wykonawcach, bo ja tym się znam. <laughs> Dobra, a nie, jak to. dostał Hanysa, to rzeczywiście to, 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 mam nadzieję, że to nie jest jakiś totalny zban. Paweł, to jest jakiś totalny czuję, zban? że skaczę po tematach trochę, tak mi się wydaje. No jak, Ale... jak to? Na śląsku tak. słuchaj, wiesz, o wszystkim No e, Właśnie, wujach Helmut tak właśnie robił, że <laughs> Po prostu wyciąga, nagle gadamy o czymś, a on. A... i tam zaczyna na przykład. A krwawa niedziela, to co to? Albo Amazury. Tak. I takie zaczyna tak. tematy po prostu. Um, no. Hey, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tym, że wszyscy umieli po niemiecku. E, opowiadał mi dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, który jest taką wielką halą na 2000 ludzi, prawie 1600, mm. e, że był skandal w wczesnych latach 80. że przyjechał jakiś austriacki wykonawca, chyba Udo Jürgens, kurde, nie pamiętam jeszcze. Jest który. to w książce, no. Jest w książce. I przyjechał i był wielki skandal, bo cała sala prawdziwych Polaków z Śląska te wszystkie niemieckie piosenki znała na pamięć, leciała z nim równo, potem ten koncert próbowano przerwać, tamto Wiesz. Bardzo to jest właśnie śmiesznie opisane w książce, że. No. Mm, bardzo dobre literackie, bo będą tak świetny warsztat literacki. Tak. Warsztat literacki. <grym> <Ja> to, to... <grym> że, że właśnie ta niemieckość i ta śląskość były bardzo tak tępione w, w, za komuny, a w mojej głowie nie wiem czemu tak było, no bo jak ja tam przyjeżdżałem w latach 90, powiedzmy tam 97, 98, 99, to to już było wszystko rozchulane, nie? Tak. I mi się wydawało, że to tak trwa tam po prostu od zawsze. To nie? tak eksplodowało. Taka największa eksplozja to jest jakieś 94-95 rok. I to też opowiemy o tym, bo to jest tak naprawdę kilku ludzi, które zrobiło biznes życia. Mm. I to w jakiś tam stopniu zostało zaprzepaszczone. Natomiast rzeczywiście 97., te okolice, o których mówisz, to Co? był boom. To już było wszędzie absolutnie. Śląskie szlagry funkcjonowały jak najlepiej. Zresztą była śląska supergrupa pod tym. Śląsko rodzina, i to było osiem zespołów, które. Ja, jak my tu stoimy z wulgaryzmami w tym podkomisie? Eee. Napierdolały cały czas i wszędzie. Eee... No, tak, no ja pamiętam, że ja, jakbym przekraczał po prostu granicę jakiś taki alternatywna rzeczywistość, tak, nie? W tak. sensie, że wjeżdżam tutaj, no i tutaj, jakby są te hity, wszystkie ich nie ma potem w domu, nie? W sensie, i nikt o tym nie gada, tak. nikt o tym nigdy nie słyszał, nie? Tak. Pamiętam, że z dwa razy coś zanuciłem w szkole z tych takich właśnie, ten i, i nikt w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Jest ciekawe, bo. Zacząłem czytać tą książkę. Paweł zapytał mnie, czy ją skończyłem przed tym, jak zaczęliśmy. Niestety nie skończyłem, bo stwierdziłem, no jak tam piszesz o jakichś hitach, no to będę je sobie słuchał. Skończyło się tym, że moja dziewczyna wczoraj, jak wróciła do domu, to ja oglądałem Świętą Wojnę, na zmianę słuchając piosenku, piosenek właśnie Grzegorza Poloczka i zespołu Fest i jakiś tam wysłej biesiady i takich rzeczy. I w ogóle cały kanał, ja sobie zapisałem, bo ja mam notatki no. dzisiaj porobione Szlagierowo TV. Kanał na YouTube jest okay, szlagierowo.pl się nazywa Karpo, Karpowicz Family wymienimy i w ogóle przygotujemy tak. taką playlistę, żeby poznać takie podstawowe tak. sprawy. No i bo to jest przyjemne. W sensie, tak jak mm, trochę mam Dużo sentymentu i miłości do tej pierwszej fali disco polo. Mhm. Tak samo tutaj mam wrażenie, że te rzeczy, które sobie puszczałem z lat 90. One cały czas są przyjemne, nie? w sensie one są fajne po prostu. No są po szczere, bo, tak. bo, bo w pewnym momencie zrobiło się tak, że z tego się naprawdę zrobił biznes, do tego stopnia, że ta scena szlagierowa teraz y, to jest ekipa ze Szczecina, to jest ekipa z Poznania, to są wykonawcy ogólnopolscy, którzy nie śpiewają I po śląsku. tego nie sprawdza? Nie, to są śląskie, to jest łatka śląskich szlagrów, wiesz. Nikt, nie śpiewają po śląsku, nie są ze śląska, nie mają nic ale są śląskie szlagry, bo lecą w TVS-ie. W większości nie wszyscy. Natomiast ta pierwsza fala to są rzeczy takie naprawdę szczere. I to się w większości, nie wszystko, broń Boże, nie wszystko, ale dużo tych rzeczy się fajnie zastarzało. Tak. No, um. na przykład y, moplik. Moplikiem się jada na tam moplikiem się wracą ja z roboty. Tak, cały dzień dzisiaj śpiewam od Och. rana. To jest piosenka o tym, że chłopsej kupił motorower, śpiewany przez Bercika. Ten zespół, z którym się. To jest którego... chyba Red Rock, taki bardzo wczesny, nie, 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 taki bardzo. Ale ten... to, tą piosenkę, antyki. Zespół antyki, się to zespół antyki i Krzysztof Hanke no, jeździ na motorku, czyli Moplik to jest motorowe. I jedzie na szychta, czyli no do pracy. Do roboty. Tak. Czy na szychta to się mówi tylko jak do kopalni? Nie, na szychta generalnie A, do okay. roboty. Tak. No. I o tym jest cała piosenka, i o tym opowiada, jak zbierał na ten motorower, jak ym, ludzie muszą jeździć z zapełnionymi autobusami. Tak, sobie na tym motorowerem siedzą kury, jak mi się odpalić go udo, to mogą powoniać się z rury. Tak. Tutaj pozdrawiam. Aleksandrę jeżeli nas słucha, kury woniające z rury, to jest ulubiony cytat. Bardzo mi się też podoba exact. to, że na tych, że. Większość z tych materiałów, które się zachowały, to są z jednego programu jakiegoś i tam są tłumaczone. Te to są podpisy w tak. języku polskim. Żebyśmy się połapali, my powyżej, my od nas, żebyśmy się połapali o co chodzi, no to są podpisy, że właśnie Moplik to jest motorowe, coś tam to jest coś tam, tak. żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Bardzo żałuję, że nie możemy zrobić takiej muzycznej audycji, że puszczać no. tych rzeczy. Trochę zazdroszczę, jak będziesz dziś gościł właśnie w radiu jakimś, że będzie można puszczać po prostu te utwory. Wiesz, to też nie wszystko, bo dużo z tych rzeczy jest nieuregulowanych do dzisiaj. Dużo z tych eee. rzeczy ma 35 spotków Okay. Ale, ale tak, więc część tych rzeczy nawet DAX ma problem z ustaleniem, czyli no to jest. Nie? To teraz cofnijmy się w czasie. Jest 93 tam, y, trzeci rok, powiedzmy. Zaję, że jak daleko się chcesz cofnąć w czasie? Yy, no właśnie, 93. 93. Yy, no i tak, mamy taką sytuację, że yy, w mojej głowie to było tak, że jak 89 rok, dobra, nawet się tam może tam ten trochę ten Śląski, że to jakiś taki ten, no ale 89 rusza wszystko i. 90 rok to już pewnie śląska znaczy, telewizja, wszyscy w radiu mówią ja. po śląsku, yy, i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że w ogóle nie. Znaczy, trochę tak i trochę nie. Wiesz, to śląski był tępiony milion lat. Cały PRL był śląski absolutnie tępiony. I śląski się ostał głównie jako język kabaretów, jako język żartów. Więc te lata takie, no, później 80., wczesne, 90., to był Kabaret na grak na przykład, to był właśnie ten Hankę, to był Marian Makula, tam był Grześwitz, który kompozytor. Tak, tylko oni nie występowali w telewizji, ani w radiu. Tak? Nie, bo tego w nie wolno było, nie? Ale nawet jak już do tego doszło, że już można, no to też nikt tego nie chciał, bo to było głupkowate. No to było, no wiesz, no, jak otwierasz nową śląską telewizję, to nie wpuścisz tam, nie wiem, baranie normalnych na, na prowadzenie wiadomości. A to był ten ekwiwalent. Telewizja nobilitowała, wiesz, te media nobilitowały, nie? Więc było parę takich audycji o Śląsku, ale to było traktowane na zasadzie, u Śląsk, dawna kraina, tutaj pieśniczki, tu z opaski, tu jakieś tam makatki na ścianach. I to było w ten sposób traktowane, więc te pieśni, które były, na przykład z tego się wziął zespół Wesołe Gwarki. Wesołe Gwarki to było tam, najpierw była orkiestra, potem z tego było dwóch chopów, oryginalny Wesołe Gwarki z kopalni Lenin, potem Wesołe Gwarki, Gwarki z kopalni Wesoła, a na końcu po prostu Wesołe Garki. To, to był zespół taki czysto kopalniany, orkiestrowy, wiesz, a oni dopiero po tych latach 90 -tych się zrobili, bardziej rozgrywkowi. Z tych mm. piosenek najpierw o tam pójściu na ta i ważeniu rolat, potem się zrobiły dopiero piosenki o tym, wiesz, że w sobota po robocie pijemy piwko. W ogóle dużo mm. tych piosenek jest o piciu piwka. Tak, piwko. tak, tak. To prawda, ale to też jest y, część immanentna y, no, teraz zjedzie się ludowa, folkowa policja, ale no, o tym jest większość piosenek. No właśnie nie do końca. Y, w sensie, bo to seksi, no... ja, ja tu widzę tak, że znaczy... <laughs> disco polo, folkowa piosenka i y, no takie w ogóle ten mm. ludoszczyzny seksik? Cim, cim, cim? W sianie, albo gdzieś w lesie, albo gdzieś. Nie? Magda na mnie patrzy, bo Magda, nie wiem, doktorat chyba zrobiła, tak, z folku? Nie. A, ty to, to tak patrzysz. Ja też nie tego no, nie pa, było. Patrzę, te, dokąd no, zmierza. Że twoja zabawa, powieść? cim, ci, te, Też tego nie było. Do pewnego momentu tego seksu wcale nie było aż tyle w tym wszystkim. To się ten seks rozpoczął, był taki zespół: szlagier maszyna, i szlagier maszyna wydał kasetę. Szlagier seks Maszyna. No ale jak tak patrząc szerzej, no to. Szare, sensie... Ale to są te Na początku nie. Na początku to wszystko było takie. Nie chcę mówić szlachetne, bo to też było zabawne. Ale mówimy teraz o szlagach tak, tak. tak. Ale one były z jakimś takim. Wiesz. Ci ludzie, w moim odczuciu, bo ja z tymi ludźmi rozmawiałem, mieli poczucie jakiejś takiej misji, że robią coś ważnego. I rzeczywiście w pewnym sensie robić coś ważnego, bo z tych piosenek, których już no, tam śpiewało na imprezach, wiesz, co jest To Toluj Skupiński, to są lata 80. i to ja mam takie nagranie, zresztą piszę o tym w tej książce, gdzie na jakichś ogródkach działkowych moja babcia jeszcze jako dziewczynka z kimś tam śpiewałem, to było gdzieś na jakieś oku nagrane, wiesz. Mam to, mam to piosenko, to był czas relaksu zaśpiewany po Śląsku. Więc to funkcjonowało, i kiedy zaczęto kiedy to się zaczęło pojawiać w eterze, w mediach w tych wczesnych latach 90., bo w końcu było można, to też dbano o tym, żeby to nie był rynsztok, żeby to nie było totalny szajs, no bo no wiesz, ludziom zależało na tym, żeby coś prezentować. I była taka audycja, mm -hmm. były śląskie nocki, ale była audycja o, jezu, wstydź, że ja zapomniałem, patrz, jest, jest późno, ja przejechałem 320 ja, km. chciałem powiedzieć, że um, powiem Wam tak, Paweł dzisiaj zabrał ze sobą swoją ciocię. Żeby nie zasnąć po drodze. <głosł> bo przyjechał do Warszawy pow統u. ze Śląska, bo mieszka na Śląsku, i zaraz będzie wracał niemieckim samochodem. Niemieckim Oplem, tak? Ja prawdziwym, czymże czy innym. I będzie wracał do. <głosł> będą wracali razem na Śląsk, więc musisz nie pamiętać tej audycji. No i była audycja, która rozpoczęła to wszystko, i tam był Jerzy Kuczera już świętej pamięci, i tam był Lud�, Czerny, też świętej pamięci. Jerzy, Kuczka zresztą umarł w zeszłym roku. Mhm. Jeszcze zdążyło mi się udać z nim porozmawiać. Zdążyło mi się udać? To jest, no, udało mi się jeszcze z nim tak. porozmawiać. Yy, I oni zaczęli tą audyc audycję która jako pierwsza była rozrywkową audycją po śląsku, ale taką też, że na przykład zapraszali gości, którzy nie tylko gadali o kabaretowe pierdoły, ale też coś tam się wypowiadali w jakiś tam sposób. Takim sztandarowym gościem jest Willy Bard Winkler, który też już w świętej pamięci, który był wojewodą, ale który był takim działaczem, który potem zresztą na którymś z festiwali śląskich szlagierów przyznawał nagrody. A jako to ten. podajesz w książce, właśnie jego wypowiedź, gdzie on tam jest kurwiony na on te wojnę. On jest na świętą wojnę. Nie, on na świętą Wojna. Na, na Wojny byli wszyscy no w No to już bez przesady. <laughs> bez przesady. Bo, bo to jest pewnie. też to, że święto, ale to jest całkiem mi Mi się wątek. wydaje, że ja jestem jedyną osobą w ogóle, jaką znam. Nie wiem, jakiś u was, która lubi bardzo, bo ja też pewnie nie <laughs> mam czegoś takiego. Magda, lubisz Wojny? Nie mam zdania. Słuchaj, od, akurat ktoś wrzucił na YouTube'a Pierwsze 201 odcinków. Jestem na siódmym. Pierwsze 201? No to to, to jakby być tak, jest 300 chyba. ileś, to tak. Ale chyba, że gdzieś może w drugim folderze są. Ale jest playlista, jest 201 odcinków. Gigantyczna praca, kanał święta wojna. I hmm. drugi odcinek. Raper ze Śląska, czy śląski raper. A, to... Szanujesz to, rozumiem. I to jest taka komedia. To Bartek Przybyszewski z podcastu, mogę używać nazwy innego Oczywiście. podcastu. Oczywiście. Z podcastu powiedział, że to jest serial pod tytułem Macie piłkę, i grajcie. Tak. I on rzeczywiście. Jest Moja znawki. dziewczyna właśnie wczoraj patrzyła i miała tak, ale. Czemu, co, co tu się dzieje? Ale bo, to, bo tam nic się nie klei z niczym. Tam, no. tam Bercik, czyli Krzysztof Hanke, on tam w kosmos w pewnym momencie. To są... Świat według kiepskich też gdzieś idzie tym tropem, natomiast święta wojna różniła się tym, że nikt mam żaden, nie tego nie kontrolował. Tym, tak, tak, tak. No, że tam, tam nie było jakiejś wielkiej myśli. Też za jest tym. fajne takie, y, tam są jakieś takie właśnie. Bercik <coughs> mówi, y, jo, y, idę na gruba. Nie. Nie mam już gruba, o tak mówię. Bercik mówi: nie ma, nie ma już gruba, a na to ten buczkowski. Co, twoja narzeczona nie żyje? Jezu, super. <ścoughs> <ścoughs> Jezu. I, i, i tutaj jest ta sprawa, że ja pamiętam, że jak to ja to oglądałem, wsiadaliśmy całą rodziną przed telewizorem, wiecie, są takie programy, nie? I to jest jeden z tych programów, że siadaliśmy wszyscy, beka totalnie, bercik na 100%. I to jest też ciekawe, że Krzysztof Hanke, który gra Bercika tutaj, no co, ta święta wojna była 2001 albo coś takiego. No tak, bo Może 2004 było koniec emisji jakoś okay. tak, bo te odcinków kilka senów skali bardzo szybko. No i on mi się wtedy już wydawał chłopem, który już swoje przeżył. Y <laughs> Sprawdzałem w zeszłym roku, trafiłem na live'a, gdzie on tego Muplika dalej śpiewa na jakiś no, tam tak, występach. Wszystko żyje dalej, tak. Tak. A już wtedy w tym 2001 miał co 20 lat kariery, tak? Słuchaj, ja trafiłem, pisząc tą książkę, jeszcze jak mieszkałem w Warszawie, bo się teraz wyniosłem do Katowic rzeczywiście, i szedłem z psem po placu Halera, i w jakiejś takiej zamkniętej piekarni wisiał plakat spektaklu Krzysztofa Hankę. pod tym Hanke chcę kochankę, z jakimiś takimi <laughs> kobietami rozłożonymi dookoła. I to to było w zeszłym roku. Więc to są kariery dalej żywe. Podsyłamy i wkleimy na tę playlistę taki krótki reportaż z festynu, z dni Chorzowa z zeszłego roku. Tak właśnie to Który jest takim creme de la creme, Właśnie tam też się Krzysztof Hanke wypowiada, się jeszcze parę innych osób wypowiada, to są kariery, które są bardzo dalej żywe i które ewoluują. Które nie są, nie są tym, co, czym były te 20 lat temu, które są, dalej może czerpią z tego takiego archetypu ślązoka. Czyli tam, a jo jest grubioż, i tu waża wuszty, i o tu robia krupnioki, e, ale gdzieś tam to już za, zaczęło ewoluować. Też co się robi, troszkę chcę być mądrzejsze, ale troszkę bardziej świadome. Bo mhm. gdzieś ten taki stereotyp brudnego Śląska, to jest, no wiesz, my się z tym stereotypem mierzymy... Nie, tysiąc, też, nie, dziesiątki też lat. Nie, my, my, tak, tak, my. my. No, Ale to żyje, no to, to wiesz, no nawet tutaj, o tutaj zaprezentuję, bo się próbowałem wkupić, no, no śląskie cukierki, no są w wagoniku, kurde, na, 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 na urobek, nie, no. wiesz, region. I to powiedział mi Sławek Zieliński. Sławek Zieliński był dyrektorem TVP, jeden z dyrektorów, ale też bardzo długo dyrektorem Polskiego Radia. On prowadził TV Silesia, bo go ściągnięto, żeby otworzył TV Silesia okay. jakoś na tym. I on mi powiedział coś, co mi się super podoba, że wszyscy by chcieli, żeby Śląsk był piękny jak Silesia City Center. <laughs> ale ale, nie ale prawda wygląda, wiesz. Bo to też dobra, bo nie każdy wie. No. Czym jest TV Silesia? To tak. musimy tłumaczyć o, takie o, najbardziej podstawowe, bo ja, ja, ja skaczę, bo tu, tu jesteśmy TV Silesia 2008, chcę powiedzieć, żeby nie skłamać, albo nie, chyba 8. TV Silesia jest telewizją otwartą, e, prywatną telewizją, e, którą założył Arkadiusz Hołda. Arkadiusz Hołda to jest bardzo wpływowy, no biznes, ten wcześniej miał prywatną uczelnię na Śląsku. I pomysł był taki, w mojej opinii, to wszystko co ja mówię to jest moje zdanie, to wszy wszystko jest moje. Żeby, bo tutaj za chwilę ja dostanę, wiesz, pismo z sądu. Mów, żeby założyć śląską telewizję. I on sobie ściągnął super ekipę, bo on sobie ściągnął tego Sławka Zielińskiego, który chwilę wcześniej został wywalony z TVP, bo się zmieniła władza. A to jest chłop, który miał wiesz, na tym etapie już 25 lat kariery i doświadczenia w, w robieniu wielkich telewizji no. zespołów reporterskich. I tam były, razem jeszcze z drugim dyrektorem, którego teraz nazwiska nie pamiętam, mniejsza z tym. I założyli prywatną telewizję. miało być o Śląsku, miało być regionalnie. Miał to być biznes przede wszystkim, ale też miało być w w takim wymiarze no, światopoglądowym, światotwórczym i szlagiery Zieliński wprowadził jako taki dość mocny element tej całej telewizji i to się szybko okazał problem. Bo zjadły całą telewizję. Znaczy, nawet nie tyle, że zjadły, ale że to był taki bardzo łatwy cel, który pokazywał, że z jednej strony robimy piękną śląską telewizję, mamy a, Katowice, okay. Szklane, nowe budynki, właśnie, Silesia City Center, a z drugiej strony dalej gdzieś promujemy ten taki, wiesz, tego umorzanego górnika, który okay. kopie ten urobek i wraca i pije piwko. No a ja miałem taki właśnie, że TV Silesia, no to tam te szlagiery lecą na okrągło, miałem wrażenie. Tak, tylko zwróć uwagę, jakie to są szlagiery teraz, bo teraz te szlagiery, o czym to się nazywa szlagiero. I to problem, lista śląskich szlagierów, ale to są rzeczy po polsku, w literackim polskim, ludzi niezwiązanych ze Śląskiem, w ogóle nie dotyczących Śląska w żadnym stopniu. Była taka fala po Teresie Werner, znowu moja opinia, gdzie Teresa miała serię teledysków w, w Chorwacji, na Bałkanach tak, generalnie. Tak, oglądałem. I to też leciało na polotywał TV, te piosenki leciały. Być może, tak, natomiast wszyscy pozazdrościli troszkę, natomiast te wszystkie Chorwacje to były wysokobudżetowe rzeczy, więc mhm. nagle się okazało, że kupę tych szlagieroków kręci łotylecko w złotych piaskach, gdzieś tam w jakichś takich, w łebie, w jakichś takich bałtyckich rzeczach. Więc to wyglądało, był taki rok, że, że, że śląskie szlagry to były generalnie, wiesz, mężczyźni w slipach na piasku, śpiewający jakieś tego no, typu... No bo to są A, często, nie? Są straszne. I to, I to idzie takimi falami. Na samym początku wszyscy kradli z tych austriackich i niemieckich, i gdzieś zostało, zostało to przyzwolenie na inspirowanie się sobą nawzajem. W sensie, że no zresztą to chyba wszędzie generalnie w sztuce, nie, tylko, mm -hmm. nie jest tylko przy śląskich szlagierów, że jeżeli coś się udaje, to się to kopiuje. Dobra, popadło to nazwisko, no musimy tutaj Teresa rozpocząć. Teresa Werner? Tak, Teresa Werner. Ja tutaj mam... Uuu, yy... Czekaj, bo, bo dzwoni mój prawnik, że mam zamknąć tak, gębę. Zacznijmy od <laughs> tego, że przeczytam kilka rzeczy z Wikipedii, no bo tutaj tak, jak to jest bezpieczne. Więc, yy, pani Teresa... Zadebiutowała w wieku 16 lat w zespole Pieśni i Tańca Śląsk, w którym występowała 32 lata i 8 miesięcy, tak. będąc najdłużej występującą artystką jako solistka, No wszędzie, no wiecie gdzie takim zespół występowałaś, no na całym świecie gdzie tylko tak. się dało, to mogli tam. Zawieszona solistką. Nie, artystką. Jako solistka. Jako zespołu. solistka, czyli zespołu, była, okay. no. e, I karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, co dla tak. mnie jest zdumiewające, bo mi tak. się wydawało, że ta kariera trwa i trwa. Nie, to jest bardzo młodziutkie. E, jak e, jak właśnie, na, to jest agresie. bardzo świeża tak. e, sprawa. No, od 2010 roku jej mężem jest Wiesła Werner, po którym ma nazwisko. E, I od 2011 roku. No, do dzisiaj się do... do, do no jakby teraz jest. Mm chyba najpopularniejszą aktywną tak, wykonawczynią tego warto gatunku. Warto czemu w ogóle mówimy tak, wyszczególniamy tutaj. E, Królowa Śląskich Szlagierów, co chyba po, przynajmniej tak znalazłem, że to fakt nazwał ją w ten sposób i to potem poszło. E, jak się mówi Śląskie Szlagry, to się mówi Teresa Werner. No to jest taka śląska Beata Kozidra. to jest diwa, taka Violetta Villas, ale, hmm. ale no może nie Dali do kwadratu. Parto. Być może, tak, tak. Tylko właśnie z tymi wszystkimi osobami jest ta sprawa, że one miały Em, karierę liczoną bardziej w, pięć, w sensie solową w 50? No nie, no tutaj mamy dekadę, dekadę ja tu mam troszkę ponad dekadę, dekadę e, ale mamy kilka płyt, mamy chyba platynową, na pewno złotą, ale chyba platynową też płytę. Za ten pierwszy album. W ogóle mamy niedostępny krążek. Tutaj mamy białe kruki. O. Pierwszy album Teresy Werner, pierwsza płyta jest niedostępna, słuchaj. Reselerzy pewnie szaleją. Widziałem jakąś aukcję na Allegro za jakieś 130-40. A co jest w papierowym w papierowym kartoniku wydana pojedyncza płyta? Ciekawostka. Ostatnio kupiłem książkę, o której będzie kolejny odcinek za 120 zł. Mm. Jest to też biały kruk, ale trochę z innego powodu, bo pan, który napisał tą książkę. E... Co mogę powiedzieć? E... No dobra, więc ten pan miał problemy z prawem. Okay. Trochę z powodu tego, co jest opisane w tej książce. To jest ten pan, o którym ja myślę? Chyba tak. Ten, ten pan, na... tak. wysoki blondyn. A to nie wiem, czy on nie, jest nie Chyba nie. nie. Ale buduje budynki w Katowicach też. O tak, wiesz który. O tak, to on, to on. M czy ona się I... książkę? Tak, trzy. I dwie są dostępne, jedna jest niedostępna, bo bardzo chce ją ukryć. I dlatego książka, którą <laughs> kupiłem, była bardzo, bardzo droga, jest bardzo, bardzo zła. Teraz jest po stronie Mateusza. Dzisiaj z nim właśnie rozmawiałem, jak tam mu idzie. Powiedział, że krew mu leci z oczu, jak ją czyta. I bardzo to jest ciężkie i będzie musieli skonsultować z prawnikiem co, co możemy mówić w tym kolejnym odcinku? Więc wiecie, no jakby białe kruki czasami są białe, a czasami są zgubne. To różnie jest, ale pewnie jest inaczej w przypadku pani Teresy Werner. Mm. Pani Teresa wniosła do stołu szlagrów, z tego jak sobie słuchałem wczoraj grając w Lola, no to pani Teresa wniosła właśnie taki sznyt no bałkański. Nie? Tak, to są w dużej części chorwackie melodie które zresztą się potem rozpowszechniły tak jak wszyscy śpiewają bałkańskie piosenki w kontekście śląskich szlagrów e, no no tak, no Boże powiedział mi jeden z ludzi, z którymi rozmawiałem, który woli pozostać animowy takie zdanie, którym się bardzo podoba, I czy się z nim identyfikuje, czy nie, nie mogę państwu powiedzieć, tutaj mój prawnik mówi, że nie mogę się wypowiadać, <grym> uh -huh. że Teresa Werner na tą śląską estradę wniosła bardzo wiele. Nie muzycznie i broń Boże, nie wokalnie, ale poza tym bardzo wiele. A mi się na przykład podoba, jak śpiewa. Jeden, jeden, jedyny problem jest, że te wszystkie piosenki są takie same trochę, że <grym> uh -huh. tak jak w tych wśród, przypadku tych innych wykonawców, się bardzo różnią od siebie te piosenki, w sensie w ramach, wiesz, no, że... Ale czy się zmienia formuła, która wygrywa, powiedz mi, czy, 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 czy nie prawda, wiem, czy, czy, czy Deep Purple, albo Led Zeppelin, albo, no tak. albo Pink Floyd grali co innego, no pewnie tak, ale... E... A tu mamy taki śląski Pink Floyd, wiesz, taki śląski Led Zeppelin, trochę tak. jednoosobowy. Dobra, więc a propos aranżacji, no bo tu mam przygotowany taki sobie fragment z twojej książki. Ojej. W kompozycjach czuć niemieckie i austriackie inspiracje, ale musialik wyraźnie zaznaczył, że bez półlegalnych aranżacji oczekuje tutaj zupełnie oryginalnych melodii. To jest o czym innym. To jest o pierwszej kasecie do tak, tak. To tak, jest 1994 tak. rok. Wiesz co, to, słuchaj, no rzecz jest taka, dużo z tych wydawnictw, nie wszystkie, ale sporo, wydawało rzeczy typu Madonna, albo Michael Jackson, albo największe hity we po wczesnych latach 90. nie, nawet po angielsku. Okay. I, I tak wiele z tych wydawnictw w ogóle zostało zapoczątkowanych, więc gdzieś funkcjonowało przyzwolenie, żeby robić rzeczy niezgodne ze współczesną ustawą prawa prawach autorskich. Wtedy ta ustawa prawa prawach autorskich, jeszcze PRL-owska też była, zresztą Kaleka, też nikt tego nie egzekwował. Um, śmieszna anegdota, jeden z tych wyda wydawców, do których mi się udało dotrzeć, który teraz y jest właścicielem firmy ogrodniczej gdzieś w Nowym Sączu, Opowiadał mi, że wozili, jeździli do Warszawy do polskiego wydawnictwa muzycznego po kasety, bo nie było kaset. Brali całe te ciemne, pół tych kaset, gdzie był jakiś Chopin, gdzie była jakaś taka naprawdę kla, ciężka klasyka. Przywozili to wszystko do piekarz śląskich, tam siedziały baby z, ze spirytusem w kiblach, zmywali te wszystkie Chopiny, wyczyścili te kasety, potem nagrywali na to Michaela Jacksona. I pewnego dnia, podczas którejś z tych wyjazdów, wziął ich dyrektor polskiego wydawnictwa muzycznego do siebie na kawę, mówi: Panowie, za, za promowanie muzyki klasycznej na Śląsku, no wam się medal należy. anche dal ministro della cultura. <laughs> hopy dwa siedziały, takie ja, no ja, blank ja. Bardzo no, próbujemy śląską ee... klasyczną muzykę. W każdym razie tak, no, i... Tragedia inteligenta, no, yeah. Cały czas z każdej strony chce zrobić biznes, <laughs> sprzedaje Chopina, przyjeżdżają Ślązaki i mu usuwają tego Chopina z tych Prawda? kaset. I, na, I potem pewnie, bo ta anegdota też pada w książce, pewnie potem też na to szlagiery nagrywali, na te same kasety. No tak? to już potem były inne czasy, potem no, no, szlagiery A, było stać na własne A, okay, kasety, okay, To już okay. było stać na własne. Ale tak, te było trapery tam był, to jest Andrzej Skaźnik, to jest Mirek Szołtysek. I to był taki prikaz. To była pierwsza w ogóle próba, żeby zrobić rzeczywiście śląsko, śląski zespół, który będzie hitem. I to był Janek Musialik z takiej firmy wydawniczej Promus. On, on wcześniej wydawał jednoosobowo ciężkie metalowe grania. E, takie naprawdę Richtig ciężkie. E, Zespół Mordor chyba tam. E, tak, zresztą on też, też robił koncerty, żeby nie skłamać. Kurczę, e, hej tą pierwszą kasetę, która wygrała jakąś wielką nagrodę, on też... też... No mniej z tym. W każdym razie robił rzeczy w ogóle nie, nie śląskie i walczył w tej Warszawie bardzo długo i w pewnym momencie powiedział, że no, i chce robić to, co tam mu w duszy gra, to jest synek z piekarz śląski, chce robić po Śląsku. I opcji miał kilka, no tam były wtedy te antyki, o których wcześniej krótko rozmawialiśmy, to też jest w ogóle historia, to jest wielki zespół jazzband, który nagle Grzegorz Spyra, dość dobry jaz, jazzband, który nagle postanowił, a będę robić po Śląsku rzeczy. I są potem jakieś takie dodarłem do starych nagrań dzięki Marianowi Makuli, gdzie są jakieś piosenki, że, a jo na kajakiem, a w tle na pierdziela 12 osób jazz band, wiesz. Wspaniały ale na ale... 7, 8. Ale to jest to, o tym Mopliku ja też piszę zresztą. Spyra skomponował Moplika w 5 minut, wywalił to do śmieci, bo mu było wstyd. Wyciągnęła to jego żona Jadzia Spyra, jeszcze, bo Grzegorz już teraz nie żyje, Jadwiga Spyra żyje. Wyciągnęła to z hasioka, go do: o, to jest super, potrzebujemy do tego tekstu. Hankę ten tekst napisał w 15 minut, złożyli to do kupy i Moplika kurde śpiewały trzy pokolenia przez 30 no, to lat. To jest potem, klasyczna nie? historia wszystkich piosenek um. y, takich y, szlagierowych. No, no tak. Ja, ja wiem po sobie y, żarty. Mhm te, które wymyślam długo, długo, często nie, a jak są takie, które się tak wymyśli, to to przeważnie Prawda? to jest to, nie? Tylko, że wiadomo, no jakby czasami jeden taki przychodzi na tydzień. Znaczy, chcę jeszcze chyba zwrócić uwagę, bo tak jesteśmy w połowie tej rozmowy, albo w jednej, jednej ja czwartej się okaże, no jest moda. A, a chcę zwrócić uwagę, że to ta muza, że my o tym wszystkim rozmawiamy i ja o tym napisałem książkę, nie dlatego, że to jest jakieś wybitne zjawisko, wybitne artystycznie tylko dlatego, że to jest coś, co mi i pewnie wielu ludziom ze Śląska towarzyszyło przez całe życie mhm. w sensie, to się wzięło stąd ja pracowałem w Narodowym Centrum Kultury, w dziale kontroli i tam było dużo downtime'u, gdzie nie było za bardzo co robić, więc żeśmy sobie puszczali na jakieś pierdoły, co, co komu w duszy gra ja puszczałem tam, tu poznałem Arku jeżeli na Słuchasz, archeolog który pracował tam ze mną Puszczałem te wszystkie jada na ryby i, i mopliki, i tak dalej, i im się oczy otwierały, wiesz. A to są rzeczy, które ja znałem, bo to, to leciało po prostu u mnie w domu. Radio, piekary, to, to, to było grane, nie? Um, i, po, i, I pomyślałem, że to jest jakiś świat, który jest warto, żeby opisać. Zwłaszcza, że. Bo on zniknie że właśnie, za bo on, I on zaczyna już znikać, bo ci ludzie zaczynają umierać. I rzeczywiście w trakcie pisania tej książki, czy na chwilkę zanim ja się za to zabrałem, parę osób zmarło, do paru osób nie dało się dotrzeć. Kontaktu z jedną osobą szukałem przez półtorej roku. Do tego stopnia, że mi poradzono, żeby karteczkę na grobie nakleić, to, to, a, a nuż trafię do tej osoby. E, to jest jakiś świat, który znika, a który jest naprawdę olbrzymi, wiesz. E, ja wiem, że znajdując się tutaj w podcaście e, samiec beta, który ma się nijak do śląskich szlagrów, to wygląda nie. zupełnie randomowo, e, ale to jest coś, co mnie jakoś bardzo ukształtowało i o czym warto napisać. Myślę przynajmniej i o czym warto poczytać, bo to jest naprawdę, kurde, biznes. I to nie jest, to, to ja sobie tak policzyłem tych koncertów, były dziesiątki tysięcy, które były zagrane, wiesz, i to są rzeczy, które ludzie śpiewają. No tam pada nawet gdzieś na poziomie chyba 95 piątego, roku, że yy, Kabaret trak, że oni już wtedy mieli tam 500 czy 600 koncertów, już wtedy, nie ta, to były jakieś ta. w ogóle tam prapoczątki. Znaczy te duo traperów, o których mówisz? przepraszam, że cię przerywam Nic bardzo żadne problem. o których mówiłeś, o tym, że e, wskaźnik dostał prikaz, żeby pisać oryginalne piosenki, żeby się nie inspirować, e, Musialikowi, przynajmniej z tego, co mi mówił, zależało na tym, żeby rzeczywiście stworzyć hit. No a hit nie może być, no, krótko mówiąc, kradziony. Mhm. E, Skaźnik, no... Też za chwilę będzie o jednym bardzo problematycznym utworze, który jest dosyć mhm. z rzynką, który mi wysłałeś wczoraj. Wczoraj wieczorem. Je, ale, to, Jezu, ale to, nie. to potem, bo to są. To tak, są to, to, to później. Szlagiery mają też swoje ciemne strony. O, i o tym też będzie potem. W widzę, co zrobiłeś tym zdaniem i bardzo mi się to nie podoba. Jestem <laughs> bardzo niezadowolony z tego. Kończąc krótko, duo trapery powstały i właściwie jak urodziły się jako nowa śląska muza. Bo to nawet na takim poziomie ubioru, wiesz, wcześniej śląska muza to były albo górnicze orkiestry. Z jednej strony albo zespół pieśni tańca Śląsk, gdzie mamy te takie wszystkie nasze zap no właśnie zapaski te śląskie piękne stroje, te jelenioki żółte faceci mają, nie? Um, a to był pomysł zrobienia czegoś nowego i musieli to, to też to opisuję, bo to też była ciekawa historia. musiali te, tego biednego Andrzeja Skaźnika i Mirka Szautyska Którzy już teraz swoje kariery po tych wszystkich latach. Wsadził w jakieś takie naprawdę stroje, które wyglądały jak Alicja z Krainy Czarów po śląsku. Oni byli temu cholernie przeciwnie, no bo czuli się jak, jak głupki w tym, no i wyglądali niepoważnie. No, na zdjęciach nie wyglądałem. Ale prawda jest taka, że to stworzyło jakąś taką naprawdę nową, nowy, w ogóle nowy śląski, nową śląską kulturę, subkulturę. Mhm. Wiesz, to, że tam są meksykańskie trąbki w tych wszystkich aranżacjach. o tym chciałem powiedzieć. O tym, jest... Właśnie o tym był ten fragment. Tak. Że... No bo tutaj piszesz, że udało się skaźnikowi ta sztuka na tyle dobrze, że chyba niechcący stworzył dość charakterystyczne dla gatunku instrumentarium, po które sięga się do dzisiaj. Syntetyczny akordeon a la wschodni Tyrol, meksykańskie trąbki, jazzujące saksofony, nosowe klarnety i wibrujący keyboard. Te instrumenty pojawiają się co prawda chociażby na kasecie Noc w Mexico, <noise> U, wydanej rady, tak, pół tak. roku wcześniej przez Camerton, ale dopiero Dodatek śląskiej gwary sprawia, że zaczynają tworzyć z dla ucha muzyczną całość. I ja zacząłem szukać tej kasety Noc w Mexiko" mm -hmm. Na YouTube nic nie znalazłem, mm -hmm. ale wpadłem na utwór Viva Mexico w wykonaniu Karpowicz Family. Aha. To, to I bardzo to jest późne, tak. Jedna z bardziej szalonych rzeczy, jakie w życiu widziałem, bo jest tam chłop, taki ślązok, W wąsach jak Super Mario, z takimi pięknymi wąsami. Ma ubrany sombrero. Mm -hmm. Dookoła niego jest na takiej scenie, trochę to wygląda jak takim chyba, to ma wyglądać jak w śląskim mieszkaniu, no, ale tak. po meksykańsku więc to jest w ogóle jakieś takie tak. szaleństwo. Wszyscy są na czerwono ubrani, trochę to wygląda jak takie święto zmarłych, tylko że po śląsku. No, po, po szalo, po, I do tego to jest po prostu pioseneczka taka. To pioseneczka, no jak to znaczy, szlagiery, to nie? się wzięło, bo te to, to, to wszystkie inspiracje się pobrały z tych różnych miejsc, jazzujące że się wzięły z tego, że były te big band, o których mieliście no. Antyki i mniejsza oto. Ten Meksyk i to jest moja. To jest, do tego mi się udało dojść. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest dużym prawdopodobieństwem, prawda. Wziął się stąd, że wielką karierę robiła e, artystka. chcę powiedzieć ze świętochłowic, ale nie chcę skłamać ma jest ze śląska. E, Mona Liza, która też trafiła później do obiegu disco polowego, i ona wydała dwie piosenki: e, słoneczna Jamajka i coś takiego właśnie około, około Mexico, Ameryka Taka meksykańska, że tak powiem. I to odniosło taki sukces, że to zainspirowało tych wszystkich ludzi, że kurde, jeżeli Mona Lisa może robić meksykańskie piosenki, to, my, to Meksyk to jest, to jest ta droga. Więc nice. wjechali ci wszyscy mariaci i wjechali te trąbki. I jak wskaźnik to aranżował, bo to wtedy było modne, to to ty, zostało. Ty słyszysz, co ty mówisz: śląscy mariaci. Oczywiście. Co Ale jak spojrzysz na niektóre te teredyski, to ciężko to nazwać inaczej niż śląscy mariaci. No wiem. Ja Wiesz, ja to, że... Christoph Malino z Oksfordu i taki z drugim artystą mieli. I całą płytę kowbojską. W ogóle jest dużo wpływów kowbojskich w śląskiej muzie. też chciałem powiedzieć, bo, bo to mi się najbardziej spodobało w tej całej podróży takiej e, muzycznej, którą odbyłem przez 48 mm -hmm. godzin. No bo tak, szczerze mówiąc, mam trudność z odkrywaniem nowej muzyki. Nie? W sensie, trudno, nie wiem jak Magda jest u ciebie, ale ja mam na przykład bardzo ciężko z odkrywaniem nowej muzyki i słuchaniem nowej muzyki. Magda nie ma, bo. Ja lubię. No, Magda lubi. Ja już jestem dziadem i mi jest ciężko. I tutaj, pierwszy raz od bardzo dawna, złapałem taką mega zajawkę, że wow, co tu się odkurwia w ogóle. Śląskie to takie Spotify shuffle. Tak, nie? ale takie na totalnie. Na przykład Mariusz, yy, właśnie nie wiem, Kałaga czy Kalaga? Kalaga, Kalaga? Kalaga. Nie mieli z Kałamagą, bo to się często ten Mariusz Kalaga. Tak. tak. Mariusz Kalaga. No przecież to są jakieś, kurwa, country rzeczy w ogóle, tylko że no po to Śląsku. był wokalista country, to był wykonawca stricte country, on nawet jedną z tych płyt, gdzie ma jakieś takie kaktusy na zachodzącym słońcu, ma taką dupną żółtą naklejkę, płyta roku miesięcznika country, <śm> którego <śm> podłapała t TVS, inaczej, którego podłapała TVS, który wszedł do TVS-u i dostał łatkę śląskich szlagrów, to jest hop z Dąbrowy Górniczej, która tak naprawdę nigdy nie była śląskiem, bo to była Małopolska. Y a wiesz, a, a nagle wpadł do TVS-u, i to jest też taki trend, że ten TVS yy, tworzy żeby być śląskim szlagrem już dzisiaj, bo kiedyś nie, ale te, wystarczy być TVS-ie. I mm -hmm. to jest dobre, złe, no, każdy ma jakieś tam opinie na ten temat. Ja też mam swoje, które no tak piszę w książce, już dostępne, <noise> sprzedamy. Już jest? Ale... Nie, nie, jest priority. No raz, właśnie, tak. 4 grudnia premiera. No my sobie premiera. tak gadamy, ktoś może być zaciekawiony. Jezu, co to za ciekawy świat w ogóle chciałbym poczytać. Boże, żeby tak było, żeby się nie okazało, no, ja że to myślę, jest że tak najmniej będzie. oglądalności, słuchalności odcinka. Ale, to... no książka dopiero ma premierę. Barburkę, 4 grudnia. <głos> <głos> ale na święta akurat można sobie sprawić, albo rodzinie. Myślę, że to taka... No powiem ci, że przez tą książkę się tak płynie, w sensie, że tak to opisujesz, jakby, jakby się tam stało, bo tam sobie wiecie, takie zabiegi typu no i Grzegorz Poloczek, Hankę i ktoś tam usiedli do wódeczki i to była najsłynniejsza wódeczka dla szlagierów, że to jest tak wszystko opisane, jakby rzeczywiście tam się siedziało z nimi i rzeczywiście się przeżywało na nowo? A czy masz już na przykład opinię właśnie od bohaterów? Oni autoryzowali mi to wszystko. W Większości dość, dość, dość liberalnie, co mnie bardzo cieszy. Wiesz co, bo to jest to, bo to są historie. Bo, bo to jest chyba najciekawsze, bo muza jest lepsza, muza jest gorsza. Też no, nie udawajmy, no nie jest to, to Mozart w większości. To też jest muza w większości do zabawy. Są rzeczy, których nie idzie słuchać, bo uszy puchną. Są rzeczy, których jakoś mi nie wstyd, ale generalnie Moja żona ma opinię, że to jest. Co ona jest ślązaczką? Zmysłowidz jest, czyli technicznie nie. rzecz biorąc. Nat... Czy, czy Artur Rojek jest ślązakiem? Jeszcze raz. Czy Artur Rojek jest ślązakiem? W moim sercu Artur Rojek, wie, ja go widzę jak wyjeżdża z kopalni, umurczony okay. węglem, tak. Okay. To, 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 jest, to jest mój obraz Artur. Zawsze jest, <laughs> tylko mój. Natomiast no, no, są rzeczy, które są gorsze, są rzeczy, które są lepsze. W zdecydowanej większości są to rzeczy, które nie są jakieś wybitne ani muzycznie, ani tekstowo. Natomiast za nimi stoją naprawdę ciekawi ludzie i naprawdę ciekawe historie. Wiesz, jest ta cała fala emigracyjna. Jak powstał TVS i powstało zapotrzebowanie na, na dużo teledysków, w dużej ilości, to tych trzech śląskich producentów, bo już się wykrystalizowało takich trzech, Naprawdę, wiesz, głównych, którzy kręcili tym wszystkim, zaczęło szukać. Potrzebowali, wiesz, zespołów, które coś wiedzą, coś umieją, mają jakieś tam zaplecze. No, a na Śląsku byli naturczycy. był dużo zespołów weselnych, właśnie takich, no, amatorów tak naprawdę. Więc zaczęli szukać i się kapnęli nagle, że ta emigracja, która wyjechała w latach 80. ze Śląska do Niemiec. To w większości, czy, czy w jakiejś tam części, ma swoje muzyczne kariery. Więc zaczęli tam, na ich, miejscu. Na miejscu, tam, tak. Wiem, śpiewają po niemiecku, są ograni, wiesz, grają koncerty, robią ten. Więc zaczęli ich ściągać, więc jako, że to są, wiesz, ludzie z zagranicy to raz, z dawnych RFN, to, no, to mniej, mniej ważne. Natomiast że z zagranicy to i, i kosztują więcej, i budry mają większy, i zupełnie świeże twarze, ale całkiem zdolne i w zdecydowanej większości naprawdę dość kompetentne, I co to zrobić. Na, na przykład Oxford Duo z Gitters z, 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 Christophem, no, bo Nie, to jest ten. Oxford Drama, bo to są kompletnie inne zespoły. By być, także tak, z Oxford Ben, bo to jest inny zespół. To jest Andy i Lucia, to jest na przykład Edek potyka, Manek potyka, Jarek Sikora zespół Edmans. To jest to jest stach. Tak, no. no. To jest, to jest kilka, te, to są te zespoły, które przyjechały i natychmiast się stały gwiazdami, wiesz. E, ale to jest takie, że dość że nie... Przyjechały te... z Rajchu i bo od razu... No tak, no bo przyjechali, wiesz, kosztują kupę kasy, no bo przylecieć z Dortmundu jest drożej niż ta, niż przyjechać z Dortmundu. Mam nie? rodzinę w Dortmundzie właśnie. Pięknie bo, Dond... znaczy... bo córka właśnie cioci Ewy, i Helmuta, która może nawet nas słucha, pozdrawiamy... Y... Ostatnio właśnie mi mówiła, że nic nie rozumie z naszych podcastów, że chyba już jest tak daleko od kraju, że rozumie co piąte słowo, o które mówimy, ale właśnie, że no ciocia Iwona mieszka w Dortmundzie i byłem kilka razy i jest fantastyczne miejsce. Jechałem, by poleciałem na wywiady i lądowałem w Dortmundzie na tym tanim lotnisku. Chyba to jest to, to lotnisko dortmundzkie. Ja jechałem samochodem, więc... A, no co to, widzisz, Katowic za 29 złotych leciałem na I to jest takie naprawdę doświadczenie bardzo um, Pokazujący ci, jak jest coś malutki, bo wychodzisz z tego lotniska, jest tam godzina 7-15, bo te wszystkie loty są kurde, o 5 rano, przechodzisz tam jakieś trasy, przechodzisz mostek i masz prawdziwe śląskie modelowe niemieckie miasteczko. Gdzieś tam pod tym Dortmundem, gdzie tam to lotnisko jest, ale które wygląda jak specjalnie zbudowane dla tych bidoków z Polski, który, wiesz, którym brakuje 5 euro, żeby pojechać autobusem na stację, tylko idą pieszo, i przechodzisz masz te piękne domeczki, masz te Volkswageny, które stoją wszędzie. Kwiaty wiszące na latarniach. To był kurczę, jakiś taki, wiesz, to był jakiś taki późny. Wrzesień chyba, a tam piękne kwiaty, wszystko kwitnie. Zajebiście jest, wiesz, no idzie, że mam piekarnie, które się wylewają, te niemieckie wypieki. To było takie doświadczenie bardzo naprawdę który pokazuje, pokazuje ci twoje miejsce, wiesz, jako okay. tego, kto za 29 złotych przyleciał, bo tak było najtaniej, no i nie jedzie autobusem na stację, tylko idzie pieszo, nie? E, no dobrze, bo tak sobie... Ale polecam na wycieczkę, super wycieczka, generalnie tak. tak, to jest tanie, tanie w czasy. Ciekawostka, w ogóle w Dortmundzie na ulicach stoją e, e, pianina, mm -hmm. takie na kółkach i można sobie grać sobie zarabiać pieniądze grając na ulicy. Na Napięcie. No w Katowicach też pod Muzeum Śląskim. To Aha. już dogoniliśmy zachód. Aj, Ile to od wyborów jest? Myśl, Tydzień? Dwa? Myślę, że to hmm. wyglądało tak, że ktoś był w Dortmundzie ja myślę, że tak, urodziny, tak, tak. E, u rodziny, u szwagra i zobaczył, kurczę, może by to u ja nas Ja myślę, prowadzi... że, że, że to jest początek końca, powiem Ci szczerze. E, dobra, bo tutaj A. jeszcze jest kilka tematów, które chciałbym wprowadzić. E, no bo rzucasz tymi nazwiskami, e, jak myślisz do, tak, jakby, no bo może to liczyłeś, jak pisałeś książkę do kupy? Środowisko, właśnie szlagierowe, ile to może być osób? Znaczy w indeksie mam 400 nazwisk, ale tam też jest Jimmy Hendrix wypisany parę innych. Więc to ciężko no, ale też mówić. pewnie kogoś pominąłeś, nie? Znaczy w tym momencie ktoś to liczył. Rozmawiałem z radiowcami, to jest Andrzej Misi, to jest. Piotr Scholz, Peter Scholz, um, w ogóle słynni radiowcy, to jest ta osobna historia, i oni gdzieś się doliczali chyba 400 zespołów w tym momencie, które w jakiejś aktywne. tam formie mhm. są aktywne, czy w jakiejś tam formie można je wziąć na koncert, 300 albo 400, w każdym razie kilkaset, to Damn. jest jeszcze ten, ten obraz tej sceny teraz. I to w znakomitej większości są takie zespoły dość drobne, typu zespół Fest. No Zespół Fest tutaj na YouTuba ma piosenkę Nima jak uteścia". Tak, właśnie chciałem powiedzieć. Tak, takie, nie ja ma nic więcej. Mam jest... zapisane jako moje notatki, bo jak sobie słuchałem, to sobie zapisywałem. Tak. Takie mech, chłopaki w twardych koszulach. O Jezus, i to takich bardzo twardych, bardzo pognieścia. Mam wrażenie, że to jest ten rodzaj zespołu, który powstał na zasadzie, dobra, w Disco -polo, idą w dance, to mm -hmm. my też trochę pójdźmy w dance i, 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 to, i to jest takie, no właśnie, nie ma w tym trochę duszy, nie? W sensie takiego. Słuchaj, jest taki zespół z radziankowa, nazywa się Kiersi, oni mają muzę graną na żywo na akordeonie. I to jest muzyczna przepaść między znakomitą większością tych zespołów, które wiesz, komponują tak, że. Uuu, tu na keyboardzie mamy 22 w sensie, programy, że i z tego nie było piosenki, na Tak, na tym akordonie. Znaczy, nawet nie, to jest skomponowane. Okay. Dużą część tych piosenek, nie chcę mówić, że nie są komponowane, bo no to my zobaczymy. i Zwłaszcza ten Andrzej Skaźnik, o którym wspominałem, to on do dzisiaj wiesz, wskaźnik Isikora, czyli kompozytor i tekściarz, oni mają zajk się poryjestrowanych po kilka tysięcy śląskich szlagrów. Bo była taka fala, że jak już ściągnęli te, te niemieckie zespoły, zresztą potem polskie zespoły też do Polski, to one miały, wiesz, kilka utworów przebojów po polsku, czy tam po śląsku, ale trzeba było całe płyty wydawać, całe albumy. Więc sobie ci producenci wzięli sikorej wskaźnika, posadzili ich i mówili: Tutaj proszę, jest tam zespół X, zespół Y. Proszę mi dopisać dwa właści piosenek. I jak Beatlesi. Beatlesi też tak Bitelli. pisali. No, że, oczywiście. E, że dobra, to nie macie piosenki, to my teraz pójdziemy tutaj do pokoju obok na 5 minut i wrócimy i e, Jak to w ogóle napiszemy. ta ostatnia płyta Beatlesów, która wyszła w sensie, teraz? Ta, się... ta piosenka mi się osobiście nie podoba. A, bo to piosenka, nie płyta. tak. To jest tak, piosenka, tak. nie wiem, no mi się bardzo nie podoba. W sensie, że okay. dla mnie jako wielkiego fana to brzmi jak odrzut se, seks, taki... Odrzut z takiej sesji nagraniowej, mm. gdzie im nie szło i mm. e, jeszcze z takich gorszych czasów, nie? I Jeszcze od ringu, w sensie, że to bo, bo, takie... słyszałem chyba w RMS, że mówi, że mówili, że dla wielkich fanów Beatlesów to jest najważniejszy dzień, na który czekali No to takie pompowanie, w sensie, pewnie będą wynajdywać te... Czyli to te... nie był dla ciebie najważniejszy dzień? Nie, nie, w sensie miałem, o fajnie, wychodzi nowy utwór. A naprawdę, ja na pewnym etapie swojego życia, no to czytałem wszystkie książki, że byłem w stanie wymienić każdego dnia, co każdy robił. Kurde. E, nie wiem, po co mi ta wiedza w ogóle w głowie. Wow. I trochę jak ty o tutaj, o właśnie o, o Gołębiorzach i o całej reszcie śląskich. Zespołu? Żeby powiedzieć prosto, ja nie aspiruję do miana człowieka, który wie wszystko, bo, bo się nie da. Tak samo mhm. w tej książce masy historii nie da się opowiedzieć, no bo jest tego po prostu za dużo, trzeba też przebrać. A czy to jest tak właśnie, że to jest, że ta książka otwiera, masz wrażenie, jakiś taki właśnie. Wiesz, tak jak parę odcinków temu były dziewczyny, które napisały książkę Przegryw o Incelach. Mhm. To jest jakieś takie otwarcie, pewnie no teraz wora z tymi po prostu. Ba tematy będą bardziej e, dopisywane, no to czy to też jest tak, że... No bo czy jest dużo literatury w ogóle o szlagierach? Powiem ci czy... tak, od kiedy powstał Kajś Zbigniewa Rokity i dostało Nikę, znaczy powstało jednak, kiedy dostał Nikę, trzy lata temu, chcę okay. powiedzieć, nastąpił wysyp książek o Śląsku i one w większości mają w tytule Familok, okay. w sensie jest doktórka od Familoku, jakaś książka Familoki. książek z pięć albo 6... sześć... Nie wiem, czy mówisz poważnie, ale nie, nie wykluczam, że tak. A, bo jest taka fala e... książek, y, była... Z Auschwitz. A! Czy tatuażysta z tak. Auschwitz, miłość z Auschwitz, siostry z Auschwitz. Jest. Ja się, nie z Auschwitz. Się śmiać, nie, 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 to nie jest nic śmiesznego. Tak. Znaczy, jest śmieszne Wa to, ważne, że, że oni z tego zrobili biznes, w sensie, mm. że nie masz pomysłu, mm. jak sprzedać książkę? Przenieś akcję. Tam. O Jezus, brzmi to potwornie. Tak, ale no HS się kręcił, więc super. Wiadomo, wiesz. Także, także tych książek jest bardzo dużo i może dlatego ja miałem problem ze znalezieniem wydawcy tego, tej książki okay. tak naprawdę, bo rynek jest przesycony, bo jak sobie wpiszesz książki o Śląsku, to tego masz naprawdę w pieron. Tak, tak, ale chodzi mi czy stricte o e, właśnie o szlagierach, czy są mm, już pozycje? Nie, nie, nie. Jest są jakieś pojedyncze artykuły, które to próbują zbierać. Jest artykuł, który ja kocham pod tytułem Oto spadkobiercy sztrandy. Trausa, grają szlagry jak on jest. Tak, wielka ja. Teresa Werder, uśmiechnięta. Rzuciłem sobie oko na Tylko ten artykuł. Bo, tak, bo tam ciśniesz yy. po nim trochę w książce. Moją odrobinkę. Tak, yy. ale. Yy. Nie, nie, nie ma literatury, jest bardzo niewiele, jest naprawdę kilka pojedynczych artykułów. Jest, yy, Był już świętej pamięci teraz Michał Smolosz, który był dziennikarzem. Też, który miał swoją wizję śląska bardzo mocną. Okay. Który zresztą powiedział coś, coś bardzo trafnego, że ten śląsk taki biesiadny, piwny i tak dalej. To nie jest śląsk, który istniał od setek lat, tylko to jest coś takiego, co powstało razem z przemysłem. To jest wymysł ostatnich 50 lat. Ta kultura, okay. którą my znamy, że pijemy się piwko i robimy krupnioki, to nie sięga dalej niż lata 60. ubiegłego wieku. I to, to jest ta nasza historyczna kultura niby. Damn. Którą się promuje. nie? To jest coś ciekawe, mimo wszystko, tak mi się wydawało. Um, więc on był takim bardzo. Bardzo wokalnym krytykiem tej całej śląskiej sceny i śląskiej strady. Znalazłem sporo artykułów, gdzie on się bardzo nieprzyjemnie, nawet dość wulkarnie miejscami wypowiada. Super, bo to jest zajebiście śmieszne, jak się do tego czyta. Um, zwłaszcza Bier Mirka który jest jednym z takich najbardziej prominentnych wykonawców śląskiej sceny. Super chłop, naprawdę. Ale przez wielu traktowany jako taki modelowy ślązok. I to też nie idzie, wiesz, to też okay. generuje kilka problemów, nie? Okay, okay. Teraz zresztą polecam ma kanał na YouTubie, Mirek Szołtysek, waży śląskie rzeczy, waży Hekele, jakieś, jakieś tam sałatki ziemniaczane, ten. Super to jest, ja sobie to, ja to znalazłem kiedyś jeszcze, jak, jak piłem więcej alkoholu. I to był najlepszy wieczór, jaki ja miałem od dawna. Oglądanie z Mirkiem Szoutyskim, jak się robi rolady. No bo co, te no. osoby, wszystkie, które zaczynały to wszystko w latach 90., -tych, to teraz co oni mają tam pod 70? Tak? Nie, no to to 50, 60 lat. Tak naprawdę to jest muza, której wiesz, to nawet nie jest to, że słuchali moi rodzice, bo jak to wychodziło, moi rodzice, którzy mają teraz no, po 50 lat, troszkę ponad 50 lat. To już uważali, że to jest troszkę żena, nie? Że, to, że to jest troszkę takie ochłochło biesiadne. To nawet są moi dziadkowie, wiesz, nawet w tym kierunku. To jest to pokolenie, okay. y, które teraz ma 60, 70, 80 lat. Okay. Jest duży problem z tymi szlagrami, bo wymierają słuchacze dość bezpośrednio, wiesz. Okej, okay, czy nie ma kontynuacji, w sensie nie ma jak z disco, Polo, że. No, no to idzie w disco Polo i to idzie w takie chamskie Discopolo. Ale czy to jest tak właśnie, że jak są. Y, pozdrawiamy prezesa Pełnu Kulesze, który jest królem dyskotek czy był na ścianie wschodniej, szczególnie tam północnej części, no to czy to jest też tak właśnie, że ta muzyka, no bo mi się kojarzy to z tym, jak ja przyjeżdżałem właśnie na tą mm -hmm. polszczyznę, to była Helmuta, że po prostu właśnie, tak jak mówisz, grill, mm -hmm. ten, lecą sobie tutaj tego, śpiewamy coś tam tego, nucimy, Potem idziemy gdzieś na świniobicie, jakieś tak. te szalone w ogóle rzeczy, nie? W sensie najbardziej, jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu to Świniobicie? Tak. To okropne, Nie było mi dane doświadczeń. Te... Boże, jakie Aha. to było przerażające. E, no e, i bo taki klimat, ale, no. że są wszyscy, sobota, tak. piwko... Sobota po robocie, debel. oczywiście, tak, tak. I jest fajnie, no ale właśnie nie mam kompletnie przełożenia, czy to jest też muzyka taka rzeczywiście do zabawy, takiej właśnie weekendowe, nie? Że czekając na sobotę, jak będzie po śląsku? No, czekając za sobota. A, A, czekając na nie, sobota no, no. po śląsku? Yy, czy to też jest tak, właśnie, że szlagiery są grane? Wiesz, co i tak i nie. W sensie to jest muza, która w dalszym ciągu funkcjonuje w tle, okay. mam wrażenie, która jest jakimś tłem. No, no, to pokazuje na przykład Wodzionka, która parę lat temu jakoś taka była bardzo popularna i była mega memiczna, wiesz? I tak. o, Wodzionka, suchy chlebi wody szklonka, kurde. Bo to, I, to też było w Montana. Chyba tak. T tak, było to pana? Tak. No, no być może. Pozdrawiam marszałka Sejmu. <grym> <grym> tak. To chyba jeszcze nie do jego czasu, to chyba później. Nie? Kolejne konklawy z Twoje, ziomek. Eee, no no do... jak się nastawiasz tutaj na, 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 na dalsze hejty, mój boże. <grym> e, tak, no, e, więc wiesz, więc wyszła ta wodziąka i to był wielki mem i wszyscy grali. Zresztą później Piotr Fester jest domu. Rewelacyjny hop. Wydał Wodziąkę 2018, dance mix. I to, ale to jest dance mix i tam są, wiesz, <grym chłopaki, <grym które się bujają w maluchu i tam te śląskie baby, które rzucają jakimiś tam pierogami czy czymś tam. No, no jest to odlot i to ma zdecydowanie mniej wyświetleń, bo to jest jakaś tam próba pójścia za, za ciosem, powiedzmy. No ale te śląskie szlagry się pojawiają jako memy, gdzieś tam wybuchają tu i ówdzie, ale coraz mniej, to już nie okay. jest coś, z czym można się... Wiesz, ja, który wchodzę cały na biało i mówię, kocham śląskie szlagry, co wszyscy wychodzą, nie? I albo, albo wyglądam jak totalny debil, nie? W większości. Hmm. Ale to zresztą sami ci wykonawcy o tym troszkę mówią, że ta formuła się zaczęła wyczerpywać, wiesz? Że, że śpiewanie o krupniokach i o no jasne, też to było super wzięte, bo tego nie było. Ale teraz jak wychodzi taki Śląski szlagierok, yy, i on ci mówi, ja ci teraz zaśpiewam właśnie o świniobiciu, nie? I lecimy, że tam ja na gruby jak wyłaża to ten. No to kurczę, raz, że to już było, dwa, że to nic nowego nie wnosi, trzy, że to. Nie ma punktu odniesienia trochę. No, też się tak, wiesz, wygląda. też Śląski inaczej wygląda. No tak wiesz, ci grubiorze to już w zdecydowanej większości to też nie jest tak, że idymy i teraz idymy na piwko i potem mamy te gołębie. Stosunkowo niewiele ludzi ma te gołębie, wiesz, już teraz. To... Zresztą Mike Tyson nie po to przylatuje do Polski, że żeby, wiesz, żeby mu ktoś... Ktoś go uczył o Głębiach w Ameryce. A, a propos właśnie, no bo Ej. Gołębiorze to jest jeden z hitów, właśnie. Wspaniały. Pal Fantastyczny. BAR, trzy kropeczki. Tak, bardzo mi się podoba w tych piosenkach, że bardzo często właśnie to jest taki sto storytelling, jakaś tam opowieść Ej. w tym jest, jakiś coś. I właśnie z tymi Gołębiorzami mi się kojarzy to, że. Duża osób podnosi często taki głos, że o, teraz wszyscy to mają autyzm, wszystkie dzieci mają, kiedyś to tego nie było, i jakby na no, no, to jest najlepszy, właśnie argument, no a, a dziadek gołębiarz. W sensie dziadek gołębiarz z... ma autyzm. Nie, no w sensie dziadek gołębiarz z ludźmi to nigdy tak. Albo ten wuja, A. co hodował gołębie, nie? W sensie on to. Z... Do tych gołębi no. to miał takie serce, takie miał serce. Do ludzi nie, on nie umiał. Tam go denerwowali szybko. No. Tutaj coś, odsyłam nie. do, do teledysków w House o tym, to, to jest Józek Polok O tym, jak się chłopaki po szyfcie na grubie myją nawzajem. E, I i kąpią się nawzajem. I tam jest, że Erich myje, myje Michała, który coś tam gorola. E, wiesz co. Nie da się ukryć, że to jest muza, która nigdy nie aspirowała do bycia, albo, albo większość z niej nie aspirowała do bycia czymś więcej niż muzą do zabawy. Mm -hmm. Są jakieś takie próby, żeby ona miała message. Na przykład jest kaseta duo traperów, co jest tutaj zabawne i wiem, że tutaj się nie spodoba Mirkowi to, co powiem, ale mnie to bardzo bawi. Jest kaseta duo traperów, która jest cała o piciu piwka i o imprezowaniu i o balandze i o tam idymy na gburszcach, czyli na urodziny i wśród tych utworów na drugiej stronie, na stronie B, kaseta się rozpoczyna piosenką pod tytułem Dzieci listy piszą, gdzie refren jest, proszę tato, nie pij więcej, bo ją płakać już nie umia. Nie chcę widzieć szklanek wina, chcemy żyć tak jak rodzina. I to jest, e, e, to jest piosenka, czyli ale w tym tej się, Czyli tym się musiał inspirować e, Michał Wiśniewski, jak w troje mieli, tato, proszę pójść już spać. Tak, tak, na, na pewno. E, co to, nie, 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 niech za dużo dzieci nie ma już swoich tatuś, w ich mam. To jest też t też. Było no. trapery, pierwsza, druga kaseta. E, no, więc, no, tylko kończąc tak, ten wątek jasne. więc w tym wymiarze takim czysto tym co ta muzyka ze sobą niesie czy o co ona zostawia po sobie po tych wszystkich latach nie da się powiedzieć, że ona zostawia jakoś bardzo wiele nie da się powiedzieć, że ona jakoś zmieniła, czy, czy wzbudzała refleksję, czy, czy do no dobra, dzisiaj ale, można to patrzeć no ale była nośnikiem na pewno ona była nośnikiem czegoś, ale co, czegoś co było dość jednak no, sztuczne, dość zaprojektowane okay. tej kultury takiej biesiadno-piwnej w większości znowu niecała czy tej na przykład w wymiarze mi miłości, czy w wymiarze w ogóle mówienia o miłości. Wiesz, baba w śląskich szlagrach baba kobieta. To, to nie, że baba że ja tutaj. A, dobra, wiadomo o co chodzi. Też mam, yy, yy, też mam kobiece szlagiery wypisane. Yy, tak, no, no wiesz, to, to są dwa archetypy. Jest yy, ukochana muza, którą ja kocham, do której ja... ja jak w ja, to, to jest pierwsza opcja. A druga to jest moja żoneczka pierdem i wałkiem, jak wracam na dupcony, nie? I to albo, są dwie kobiety, które albo, funkcjonują. Dwa albo, archetypy. Albo gotuje wodzionkę. A, czy, albo, no tak. No, tak i, jak i, moja żonka. Wiesz, i nie ma nic pomiędzy, Jeszcze nie? jest trzecia opcja, którą znalazłem, no. ale trochę się to nie to no. Kurwa, przesłuchałem ze stop... Nie, dobra, przesadziłem, ale dużo przesłuchałem tej muzyki. Fantastyczna była przygoda, ta. Zespół wesabi siada. E... E... Jo jest Jocha ze Śląska. To chyba coś nowego, powiem ci. To jest takie nowe, w sensie, 2019, że, Tak, tak, tak. Że to bardziej z tych nowych. Tak. I tam jest taki klimat, że właśnie są panie w strojach ludowych i one rozdają karty. W sensie, że jest odwrócona. Mm. Odwrócone, że to one są tymi, które rozdają karty i one tam śpiewają, że właśnie chłopaki ze Śląska kochają jakiś im gotuje no. i takie rzeczy I, i chodzą w tych strojach ludowych. Właśnie kurwa, nie wiem, czy to są stroje ludowe, ale takie wyglądają. Um, po tych katowickich takich ulicach, to są takie z czerwonej cegły. To tak, takie, wiesz, po, po to, tak, tak, po familokach. Tak, to tam Kud skręcił filmy i mm -hmm. ten, nie? Um, no dobra, a jeszcze taki właśnie wątek, bo w tej książce parę razy się pojawia coś takiego, że inteligenci jebali po tej śląskości w tym wymiarze takim, nie? Znaczy to był ten kryzys TVS-ie właśnie, że mm -hmm. pokazujemy ten brudny Śląsk. To był ten Michał Smolosz, który, który wiesz... Na TVS to jest to dopiero 2008 to jest, to jest... rok, tak? A, a tego... Wcześniej był właściwie tylko Michał Smolosz. Było parę takich artykułów, ja do tych artykułów się dokopałem. Jeden z tych artykułów się nazywa tam... E, druga Śląska, m, drugi przegląd śląskiej muzyki, dwukropek, parura rura. Więc <noise> <noise> jest super artykuł. E, tutaj, tutaj jest pani Teresa Semik, którego napisała, która jest też świetną zresztą dziennikarką. Parura rura. E, I tam jest ten Willy dawny wojewoda śląski, który tak pluł na tą świętą wojnę, wręczający nagrodę zespołowi BAR, wiesz, za jakichś I... gołębiorzy. E, no tak, no to. Wiesz co, przepraszam, gołębiarze mi zaćmili ja umysł i Tak Myślę, Znaczyłem że nie wątek. jesteś pierwszą, ani ostatnią Szymi, osobą. Szymi, ja uważam, że parura rura może stawać w szranki z Shigibigi. Shigi no, myślę, że dodaję oficjalnie do onomatopei. A jak jesteś przy onomatopejach, tak? jest też utwór, Karzygor. który kradł moje serce. Grzegorza Poloczka. Och, usia, usia. Tak. Utwór się, kurwa, nazywa Och, usia, usia. I to jest referent tej piosenki. Okej, okay, Grzegorz Poloczek to jest ta ostatnia Osob... fala o, okay. i to jest troszkę osobny byt, bo on te piosenki ma takie nawiązujące do e, tej starej szkoły, gdzie, te, gdzie te, piosenki da, te piosenki da się słuchać i się nie wstydzić za, 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 za siebie i za wszystkich no. dookoła. Natomiast Och usia, usia nie jest jedną z tych piosenek. Niesamowite... Sprawdźcie oh. sobie. Och Usia Usia, wersja z koncertu Śląska Gala 2013 HD. Jest to niesamowita Dobrze, przygoda, tak. Dzieją się tam po prostu jakieś kobiety nagle wyskakują nie wiedzą skąd, tańczą i, i śpiewają z nim o chusia Ale sprawdźcie też sobie potem tajnka, tamka historii stary szy, bo to jest ta piosenka, która jest jednym z tych szlagrów, które ja lubię pokazywać, też bo, nie, widziałem bo nie, jest, to, nie, nie ma wstydu. To, to jest to, co... Za balansu. Tak. To no. jest piosenka, która brzmi jakby ten gatunek muzyki, że dzieje się jakaś wielka impreza sportowa i chcemy napisać taki hymn. Mhm. To to jest właśnie ta piosenka, że o, tu mój tata kiedyś <laughs> chodził do pracy, ale teraz my tu stoimy, śpiewamy i węgiel, 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 węgiel. Ale to, ale to jest niezła piosenka. Obiektywnie tak, nie jest to najgorsza piosenka. Znaczy w ogóle ja mam to, że z tych większości piosenek, y -y. wyłączając panią e, Teresę. Bardzo dziękuję, e, I, mój prawnik również. I może tych festów, to na wszystkich się dobrze bawiłem. W sensie tylko bo one były oryginalne, one były jakieś, coś Znowu, ciekawego. No to, to wracamy do godziny temu, bo one były szczere. Tak, tak, one, dokładnie, dokładnie. Ale jest na przykład, słuchaj, jest no, uciekło mi już teraz to, Może to lepiej. Jest taki człowiek właśnie ze Szczecina, który wykonuje śląskie, śląskie szlagry, śląskie no. szlagry, um, którego teksty brzmią, na przykład jeden z moich ulubionych, najgorszych tekstów w ogóle ten powiem tobie jednym słowem jesteś moim aniołem. I, I większość piosenek idzie tym trybem, właśnie i tym kluczem. Mm, I to już. I co? I, i premier Buzek nic z tym nie robi? Trudno nie nie mi jedzie do tego Szczecina? Powinien, uważam, że powinien zdecydowanie. Wiem. O Jezus, Maria, abstrahując, widziałem tego wspaniałego mema z jacuzzi, przed przeciągniętego takim sznurem biało-czerwonym z podpisem, że próbują wezwać tak. na kawałek. Więc... Tak, bardzo nie śmieszne. śmieszne. Bardzo śmieszne. E... E, dobra, jeszcze mm, moglibyśmy tak gadać i gadać. Więc tak, na pewno wszystkim polecam książkę. Ja ją sobie skończę po prostu pijąc bezalkoholowe piwko w takim kuflu i sobie tak machając ręką. Magdzie też prezentuje tą książkę na urodziny, bo ma 3 grudnia urodziny, więc prawie w prawie barbórkę. Prawie tak barbunkę. jak Szymon Żurawski. Dokładnie. Oraz A ja kto? Adam Małysz. Adam Może Małys. kupimy Adamowi Boże. Małyszowi. No Adam, małysz na Adam małysz prezent. Adam Małysz-Wiśle ma swoją figurę z białej czekolady. Przynajmniej miał chyba do czasu, aż się nie roztopiło, czy coś się miał. z nią nie stało, prawda? A propos Adama Małysza, Apoloniusz Steiner został posłem. bo w tej kadencji? Tak. Jestem tym dziadem, który ogląda całe teraz posiedzenia. Naprawdę? Tak. Ojej. A, a, a w ostatnim rzędzie, to Wam powiem tylko, w ostatnim rzędzie dziesiątego Sejmu, bo to jest dziesiąty, więc X, to jest w ogóle Extreme. Tak. E, w ostatnim rzędzie się zrespawnowali e, najdziwniejsi ludzie dla mnie, bo jest tak, poseł Litewka, mhm. jest, roku. jest ta pani, e, co jest córką milionera. I polowała w Afryce na jakieś tam, yy, jakieś zwierzęta. Mhm. I, i, I mówi, że wszystko jest super tego. I król Zakopanego, multimilioner Zakopanego, który przyszedł w stroju yy, zakopiańskim po prostu yy, na przysięgę. Nie? I zgadnijcie, czy powiedział: Tak mi doponż, czy powiedział: Tak mi doponż Bóg. Zgaduję, że powiedział. Tak, mi dopomóż Bóg za zero punktów, Dokładnie, bo bardzo oczywiste. Tak, tak samo jak poseł eee. Litewka powiedział. E, więc polecam wszystkim książkę. Szlagry.pl ładna krótka domena, jest w priorderze, a potem będzie w księgarni. Tak i y, co? Jeszcze na koniec jest taki temat, U. problematyczny szlagry. No bo sobie pogadaliśmy trochę, że o tu miło, a jeszcze jest w <laughs> ogóle taka piosenka też na Abrahama. Super przyjemny utwór zrobimy um, playlistę. zrobimy ja, ja playlistę, playlistę złożę, bo jest, i, tak. I potem jest tak, że klikacie w odnośniki, i się znajdujecie 5 godzin później w ogóle y, w Monachium, się budzicie i jesteście gdzieś na jakiejś imprezie y, albo gdzieś w terenie. Z Tobiasem, gdzieś... Halhammerem, bawarskim samorządowcem zespołu Tobis Monachium. <słuch> <słuch> A, w ogóle wtrącę, wiem, że już zbliżamy do końca. Tobis Monachium to jest Niemiec, grał zresztą w Bajernie jako, jako młodzik. Który postanowił zrobić karierę na Śląsku, śpiewa śląskie szlagry, nie mówi po polsku, e, nie kuma po śląsku, śpiewa o tym Zakochany Śląsku, w ogóle śpiewa w dwóch językach. Na koncertach, są nagrania z koncertach, le leci piosenka Zakochany Śląsku, a potem leci Erlips van Oberschleizen i to jest ta sama piosenka po prostu poleca. dobra, a powiedz a... mi, bo jak tutaj jest, te... no tak, nie nie, nie, nie nie bo mi się wy... włączył jeden temat. Śmiało. Gdzie w tym wszystkim jest zespół Oberschleizen? B za drzwiami? <laughs> Płacze? Nie gadamy. Z, z, a, ręką, z, z twarzą ręką. rękach? Pamiętacie taki zespół Oberschleizen, który w ogóle nie jest podróbą Rammstein. Nikt tak nigdy nie powiedział. E, ja się, ja, między narogatkach zatrzymają jest, słuchaj po e, tym podcaście i nie i, puszczą. I, a są dwa zespoły Oberschleizen. Być może. Bo oni się podzielili. Jest nowy Oberschleizen i stary Oberschleizen. Tak. tak. E, na, Neusch Oberschleizen. Nie wiem jak jest po niemiecku nowy. W nie dobrze. No. I oni się tam pokłócili. Ja czasami sobie włączę. Włączę. Dziwaczne to jest. Czyli to w ogóle nie łączymy. A w ogóle, czy są właśnie zespoły, które wykonują y, muzykę po Śląsku, ale nie są szlagierami? Hmm. Czy nie jesteś kompetentny Jest Problem leczysz... z wykonywaniem muzyką hmm? po Śląsku jest to, że w momencie, kiedy zaczynasz śpiewać po Śląsku, to się to robi szlagierowe, czy chcesz, czy nie. Okay. W sensie, jakbym ja ci powiedział teraz, no załóżmy mi hipotetyczna sytuacja. Tak. Kocham cię i chciałbym to powiedzieć po Śląsku. Jo ci <laughs> Ten, no, no, no właśnie, ten, to jest rychlą, ta reakcja. To jest I to też tam wspomina w tej książce, że to jest też kwestia szląskiego tak, humoru. Tak, tak, no że, tak, że, że, tak. No mniejsza z tym, nie, nie ale uciekamy. Jako osoba, która się zajmuje humorem na co dzień, bo tam jest podany przykład takiego żartu, że. Chłopiec nad wodą. To, 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 to nie mały synek. Hechle. Tak. Wszyscy rycą, to nie, to nie. Leci hop, ściągą koszula w, za nim skakuje, wyciągą go na plaża, tam dycho jest, dycho żyje. I przyłazi jego ojciec, nie? Pan żeś mi tego chłopca wyciągnął z wody. Ja, jo, a kaj mu kapelusik. No i to... mi się wydaje, że tu jest bo tu jest śmieszna ta puenta, która jest po Śląsku, hmm. bo to słowo ostatnie jest śmieszne. Bo zawsze najśmieszniejsze musi być na końcu. No tak. Jakbyś powiedział, a gdzie jest kapelunderek? To... No, no to no nie jest to, nie? To nie jest to, ale mogło też by być śmieszne. Ale wracając do twojego pytania, czy są zespoły, które śpiewają po śląsku, yy, były frele? I mm -hmm. frele to był ten zespół, który zrobił ten cover Despacito parę lat temu, A, który też ma jakieś ileś tam milionów wyświetleń. Mm. I one za to były absolutnie powszechnie gnębione potem przez tych wszystkich takich sztandarowych Ślązaków typu Twardoch, typu, typu zresztą Krzysztof A, Hanka to, też. To... O, co one robią z tym naszym pięknym Śląskim, tutaj go wystawiają na pośmiewisko. A frele potem wydały drugą płytę, która też była po śląsku, która już nie była jakimiś coverami, która nie była jakimś takim naprawdę, wiesz, żartem muzycznym, bo to było to, tylko była normalną płytą która przeszła zupełnie bez taka, która jest naprawdę fajna i te rzeczy się naprawdę fajnie słucha. Eee, a, a, a wiesz, zupełnie nie było żadnej sensacji, no właśnie, bo nie było e, traktowane jako głupkowate, bo nie było żartem. Dobra. Słuchaj. No to do, Sorry, jakby, bo ja to mogę mówić I Ja wiem, to jest ekstra. Może jeszcze czemu nie, w sensie może Szczepan nie, Twardo 3, o sąd, o sąd, km osąd bohatera. Także. Ja nie mówię, że dzisiaj, no. ale kiedyś. No bo jeszcze jest taki temat, myślę, że też chwilę zajmie. Wysłałeś mi wczoraj utwór pewien. Jak ci wysłałem, że no, siedzę tutaj o, oblepiony tymi szlagierami, moja dziewczyna mówi Szymon, zostaw, a ja, Kaj, ja muszę iść na gruba. No to wysłałeś mi utwór, który zniszczył mi mózg. I opowiedz trochę o tym otworze. A... I o zespole de facto. Zespół de facto to jest zespół weselny, który, gdzie, gdzie chłop trafił. Znaczy, to jest moja opinia znowu. Znowu moje opinie to nie jest, nie jest wszystko autoryzowane, bo tutaj nie autoryzowałem akurat. Chłop trafił na studentki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i one go skontaktowały z dwoma czarnoskórymi chłopakami. Już nie pamiętam, z którego afrykańskiego kraju, natomiast będącymi na jakiejś wymianie w tych żeglwicach i yy, yy, wciągnął ich do zespołu de facto na potrzeby piosenki Murzyny tańcują. I to jest piosenka jak Kiedyś na Górnym Śląsku, żeby być czarnym, to trzeba było robić na kopalni. A dzisiaj można po prostu przyjechać i yy, obracać z się i z dziewczynami. Mieszkać bez Afryki. No? I ja nie mówię, że to jest piosenka, która leci na rasizmie, która kosi kasę na rasizmie, ale kolejnym utworem tej grupy było Czarny Mambo. Więc <laughs> odpowiedzcie sobie, czy to leci na rasizmie, czy nie? Ciekawostka. E ja też. <śmiewanie> tak mi się wydaje, tak, tak na moje ucho to tak trochę brzmi, nie wiem. To potem może Magda posłucha swoim bardziej wyrobionym muzycznym uchem, bo warto tutaj powiedzieć: Marta jest, Magda jest wybitną instrumentalistką. <śmiewanie> <śmiewanie> Marta, Magda, Marta, co? Martyna. <śmiewanie> Martyna. E, wydaje mi się, że ten utwór, ale to mi się tylko wydaje, ma bardzo, 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 bardzo podobne akordy. C macumba Ale to musicie sami hmm, posłuchać. Przypadek. Musicie sami posłuchać, zobaczyć, czy to przejście na koniec to jest FGA, czy to jakoś jest inaczej. Nie wiem. Nie wiem. Tak mi się no, wydaje to, tylko. to było chyba nazywane Śląska Macumba, ale, ale Kto ale, by się no, spodziewał? No szok. Ale na przykład w tym temacie jest też zespół, zespół, zespół utwór Obalili Halba, zespołu Koala Band. Okej. Okay. leci Koala też Band. Koala Band. To był rockowy zespół, który był jeden taki utwór i to leci takim a też za śpiewami. To jest Obalili Halba, Halba Obalili. To idzie wszystko o takim z Lulusi, ale jakieś afrykańskie zaśpiewy. Yy, I to też jest problematyczne, bo to też jest utwór, który jest śmieszny zewsząd ale który jednocześnie żeruje na takim bardzo podstawowym stereotypie, że mamy tutaj bębny i te, te spódnice i naparzamy w te bębny i robi no i to jest śląski Wiesz, i, i, i to jest to jest ten stereotyp. A, ale sam sobie jakbyśmy nie patrzyli na to tym okiem, jakbyśmy patrzyli na siebie oczami, wiesz, dwunastoletnich dzieci w 2006 roku zdaje się biństwo. Tak, tak. No teraz się tak właśnie zastanawiam, no bo też wspominaliśmy o tym, że jest to Viva Mexico i ten cały właśnie no śląski Mariaczy. Tak. Czasami się zastanawiam, czemu na przykład yy, 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 właśnie. Dobra, nieważne. Ale miałem coś o Włoszech jeszcze, ale to już nie na dzisiaj temat w ogóle. Znaczy w ogóle takich stereotypów, wiesz, kraj, no tym się super żeruje. To nie tylko Śląskie Szlagry, bo to generalnie dużo muzy na tym żeruje. Tak. Zresztą teraz. Było uderzenie. Nie, nie w to było oznacza, uderzenie, to. bo sobie coś przypomniałem, bo sobie przypomniałem, że Big Cyd jeszcze raz zrobił wersję Makumby, sobie przypomniałem. A to niedawno takim, jakoś? Tak, w zeszłym o, roku. O Jezus, I adialny. nawet miałem małą scysję z tej okazji z zespołem. Małą e dostałeś Big Cyt? list z, no, z Big Cytuku. Nie, 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 bardziej taki na poziomie e po prostu e na no, jakiegoś takiego. No, że można, czy nie można, czy trzeba, czy nie trzeba, bo oni to jeszcze tak sprawnie zrobili, mm -hmm. że zrobili Macumbę 2 2.0, mm -hmm. ale yy, opcję charytatywną o jeszcze ze zbieraniem Pięknie, tam po prostu no. to na no, coś, to się, nie? Co, co i się doczepisz do zbierania White pieniędzy? Saviors. Tak, jeszcze mm. właśnie te, ratowali te. po prostu tam. Doczepisz się tutaj do, do zbierania pieniędzy Nie. Na, Nigdy. na coś tam? Nigdy, Jeżeli... no, ty Jesteś taki kurczę, widzisz, lewak zatwardziały, że tutaj to, to jest humor, to jest żart. Dzisiaj niestety mm. dużo osób mi zarzuciło, że jestem propisowy, bo ośmieliłem się za, zażartować z Szymona a to są tematy, z których nie, można. nie, nie żartujemy. Nie. To jest granica żartów, nie, 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 nie która w tym przebiega... Po, nie, nie w tym podcaście. Póki ja tutaj jestem, ja będę strzegł dobrych obyczajów. Tak. E, słuchaj, a powiedz mi, czy Nakło Śląskie to jest Śląsk? Tak. Okej. Okay. Czyli Teresa Werner urodzona w Nakle Śląskim jest to jest... Jest okay. tak. Z krwi kości. Dobra, tak. czyli gdzie przebiega... E, czyli Sosnowiec to nie jest Sos... To jest województwo śląskie. <laughs> Historycznie Zagłębie. Natomiast Górny Śląsk kończył się W Katowicach. Patrząc w tej granicy, której jest cholernie ciężko wy wykreślić. Mm -hmm. No dobra, to jeszcze może Paweł, masz teraz dwie minuty. Co byś chciał na przykład, gdybyś miał polecić naszym słuchaczom, słuchaczkom, słuchającym jakieś książki, jakieś filmy, jakieś może, y bo wiem, że działasz teatralnie też. Właśnie. W Już właśnie, nie, mój Boże. Tym, właśnie, o tym nie pogadaliśmy. W ogóle na koniec. Paweł, skąd ty się znowu <laughs> wziąłeś? Bo ja rozkładałem naszych wspólnych tak. znajomych, których mamy. I się okazało, że działałeś teatralnie bardzo mocno. Ja przez ponad dekadę funkcjonowałem w teatrach, byłem dyrektorem teatru w ogóle przez, przez dwa lata, a, a rzuciłem papierami, poszedłem do nowego teatru w Warszawie, gdzie się okazało, że jest w dużej części to samo. Czy chcesz powiedzieć, że teatr jest trudnym miejscem do pracy? Mój Boże, nigdy. Teatr jest wspaniałym miejscem do pracy. Też tak myślę. O, czekaj, dostałem przelę, właśnie, bo <laughs> bardzo mi się podoba. Instytut teatralny, proszę ja, Ciebie, 220 zł brutto. <laughs> bardzo dziękuję. <laughs> Tak, w każdym razie tak, robiłem w tym teatrze bardzo długo, aż przyszedł COVID i na cztery dni przed lockdownem postanowiłem, że a to jest pora, żeby założyć własny teatralny biznes. Byłem w tym samym <grym> miejscu. Tak, więc, więc później trafiłem do Funduszu Wsparcia Kultury, gdzie Golce dostali te miliony złotych i parę innych ludzi. Tam, tam ja osobiście tymi ręcami, tym Golcom te pieniądze. Przyznawałeś. Przyznawałem, oczywiście. Dzięki tobie oni y trąbą. W te rury. No, tak, i Bayern I, już i Bayer Fult, po z... Śląsku. Oj, wiedziałem, że coś tak skończy. Tak, Pięknie. Honorowy ślązuk. <noise> Skończa no. po Śląsku, jak my tak zaczęli gadać, żebyście też wiedzieli, że on nie, jest, nie wiadomo skąd. I, no, yy, i, po, ty ja, ja, i po tym, że poszedł do Narodowego Centrum Kultury, kajzer robił w kontroli, Kajrzek zabierał pieniądze i to czasem słusznie. Z reguły słusznie, zawsze gryfnie. słusznie. Gryfnie. Gryfnie to jest, to jest Magda, jest gryfnie. Gryfno, bo to jest łona. Co? Gryfce to jest łona. Co to znaczy? Gryfno, czyli z chirosów <gryfno> zrobiona z hipogry... Nie, Co? Nie, nie, nie. Gryfnie, What? czyli ładnie. Gryfno, felka czyli ładna dziewczyna. No, ale to jak nie można powiedzieć, że jak coś jest dobrze, to jest gryfnie? Nie, bo to, to jest bardzo ładnie. To tak a, jak ktoś tak, jest ładny, to, a jak ktoś jest ładny, to mężczyzna to jest, to jest, jest ładny? To jest szwarny, bo gryfno to, jest, to są kobiety, są gryfne, a mężczyźni so? są szwarni. A osoby niebinarne? Co? może i tak, i tak. Czy śląski jest dostosowany do osób niebinarnych? To jest świetne pytanie, o którym będzie moja kolejna książka, 39,90. 5 z tych przedsprzedaż do i 2000 nie, nie, nie. Ale, ale to, to jest dobre pytanie i w sumie to, to jak śląski ewoluuje. A bo jeszcze wspomnę, śląski ma taki duży ruch, który próbuje próbuje z sukcesami go zapisać. W sensie pojawiły się symbole gwary śląskiej, którymi się zapisuje. Mm -hmm. nie, nie jest ich jakoś bardzo dużo, bo do tej było kilka. Yy, I jest taka duża presja, żeby ten śląski, który jest, zapisywać w dość usystematyzowany sposób. Ja tego w książce nie robię ze względu na to, że rozmawiam z ludźmi z różnych części śląska i każdego dopowiedziano. No właśnie, ale też jest chyba ten problem, bo na to zwracasz mm -hmm. uwagę w książce, że. Nie ma czegoś takiego jak jedna gwarę Nie ma śląski, jednej gwary do... śląskiej. Tak. Gwara z Rudy to jest inna gwara niż ze Świętełkowic, jest z i Jogodą po Radziankowsku. I jakbyś mnie wziął wiesz, do, do Bytomia, czy do Tarnowskiego, czy indziej, to to jest zaś inna gwara. No właśnie jak wuja e... Helmut, znowu wracamy, no miał kompletnie inną gwarę. Ja nie wiem, czy by się z Helmut Katowic, tam gadał. Tak, tak, niż Katowice na Spod przykład. Podopola to, to jest zupełnie. To, zresztą też jest przykład z książki, to jest bardzo dobry przykład, więc skorzystam go. Dla mnie, znaczy dla mnie, portfel po to jest Geltasza. A po knurowsku to jest Portmany. Jest jeszcze wersja portman, więc to też jest wiesz, dość, dość obszerne. Śmieszna anegdota. Moja mama kiedyś, jak byliśmy na wakacjach, właśnie no. u Helmuta i Cioci Ewy, poszła do sklepu kupić mm -hmm. mięso kurczaka. Mm -hmm. No i chciała kupić pałki, czyli yy, te nóżki. Łódka. Znaczy nie, właśnie pałki, jakby nie całe. A, okay. No całe, jakby takie, no jak to się mówi, nóżki. Tak. tak. Ja znaczy skrzydełka, whatever. Nie, nie, właśnie Ty te... ja mówiłem ci już, że nie jest mięso. Uuu, szanowni państwo. <grystanie> utka <grystanie> się mówi. co? Powiedziałem, e... że muszę wyłączyć tryb samolotowy w telefonie. Co? Utka. Nie utka, właśnie. Te takie, co są takie? Kawałek mięsa i taka. Nie, i, I kość. Skrzydełka? Nie, nie skrzydełka. No, pał... Pałki. Ale pałki to nie są same te kości. Jezu, żebym góra? musiał takie rzeczy. Pałki, kurczak. No pałka. Końcówka no. nogi. Pałki, Ale razem tak. z tym, z, 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 z udon? Jezu, dieta, Udem? moja pasja. Pan Bóg stworzył. No nie, i masz pałki kurczaka, masz same ta łódka bez, bez no tego to, ten. I to. One to leżą na jakich ziemniakach i to wygląda. No, no tak, 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 czyli łódko. No dobra. I, i właśnie <laughs> powiedziała, że pałki. Tak. Ale się nie zrozumieli, no bo ma, moja mama jest zbyt goszczyzny, więc po prostu ta pani jest, zaczęła jakieś randomowe rzeczy w ogóle ładować do tej, e, do tej siatki. A super, śmialiśmy, patrzcie, minęło Prawda? 25 lat, a my się dalej śmieliśmy. nie nie było końca. No, bardzo śmieszne. Ale to, to jeszcze z żarcików to już, żeby podsumować. Cuk to jest pociąg, nie? A ancuk? Nie picie? Garnitur. To jest w drugim odcinku właśnie świętej wojny. Jak? Bercik mówi, że on nie lubi w ancuku chodzić i nie lubi w... w... O Jezus, nie my, my, gadałem o tym przed chwilą z moją ciotką, która tutaj jest, nie w bildzie. Jak? W bindrze. bindrze. O, tak. on nie lubi w bindrze. I w ogóle Bercik jest cały czas w tym serialu tak wkurwiony tak, tak po prostu. Tak. Ale też kariera Krzysztofa Hanke wszystkim nam pokazuje, że nie trzeba mieć jakichś super, nie wiadomo jakich... Yy... Wiesz. Nie, nie trzeba. Jako być. człowiek, który ma autoryzowany wywiad Krzysztof Hanke w swojej książce powiem, że nie wiem. Mój Boże, nie, nie rozumiem. Nie, każdy sobie w sercu odpowie na to pytanie. Ale Krzysztof Hankę, pozdrawiamy cię. Zaśmiewamy się. No co? 30 lat prawie minęło, A my się dalej śmiejemy. Czyli z polecajki. Będzie Playlista, ale jeszcze polecajki na końcu. Kajś Zbigniewa Rokity. Mam nadzieję, że zbigniewa nie pamięta imię. Kajś Rokity w każdym razie. Moplik. Oj, Kabareturak w Buddy Moplik, ja nie chcę Cię poprawić Antyki kab... o, Jezus. Antyki i Krzysztof Hanka to jest napisane lak. na YouTubie dobra, mniejsza z tym, nie będziemy w to wchodzić eee, Moplik w gołym House'ie w Gołębiorze, Gołębiorze. Eee, Jezus Maria już mnie ta, ta eee, Warszawa na mnie wpływa wypadam. nie zapomnę tamtej nocy Mariusza Kalagi, żeby sobie hmm, zobaczyć jak to, to country ma, można zrobić Mariusza Kalagi generalnie, chyba jedna z gwiazd największy hit Ceresy Werner dałabym ci dała, żeby wiedzieć o czym jest. Nie ma nie ma jak tutaj żeby zobaczyć, że można też źle to robić. Oxforduło stary zygor, Bardzo polecam, wspaniałe to. ono ma to digi digi bum stary zygor mom. na Abrahama. Na Abrahama też te stare tak. Chcę pokazać wam Heimat Andiego Iruci, o tym czym jest Heimat. czyli I Poloczka, ojczyzna. to co mówiłeś. Tamka historii stary szyb Grzegorza o, Poloczka. O, usia, usia, no wiadomo. Mam na, zapisane dla Śląski Bob Dylan. <laughs> trochę tak, kurczę. O, Mam nadzieję, że tak. was zachęciliśmy do odbycia tej podróży na południe Polski. Ja już ją odbyłem i wracam tam znowu za chwilę, jak tylko zakończymy. Pa! Pa! Audycje przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.